Tak. Dobra. Witam się z Wami, Beata od Oszczędzania. Kto jest tutaj nowy, to powiem chwilę o sobie. Uczę oszczędzania bez zaciskania pasa, bez spiny i stresu. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać właśnie o oszczędzaniu, czyli o tym, jak zaplanować sobie swoje oszczędności. Nawet nie oszczędności, jak zaplanować w ogóle swój sposób na oszczędzanie, tak żeby to wszystko wyszło i żeby się udało. Mam nadzieję, że pobrałyście sobie ten planer, który dla Was przygotowałam. Ja sobie go wydrukowałam bez okładki, nie? Trzeba być ekonomicznym. Jeśli nie chcecie sobie go drukować, to nie ma takiej konieczności, bo można spokojnie sobie to napisać na karteczce obok, ale tak czy inaczej zachęcam Was do tego, żeby sobie wziąć kartkę i długopis na ten dzisiejszy live, jeżeli możecie, a jeżeli nie, to żebyście sobie obejrzały go potem też jeszcze później, jak będziecie już mogły, bo wiem, że niektóre z Was oglądają w pracy. Pozdrawiam pracodawców. W każdym razie zdobywanie wiedzy nigdy nie wychodzi na złe. W każdym razie mam nadzieję, że macie ten manual, dlatego że będzie Wam dużo lepiej. Chciałam też Wam powiedzieć, że taki manual i takie jakby stawianie sobie celów w ten sposób przyda Wam się nie tylko do stawiania celów na oszczędzanie. Generalnie każdy cel powinien być przemyślany i jeżeli chcemy go osiągnąć, tak, już od razu mówię, tak będzie zapisane. Wszystkie moje live'y są zapisane i są do obejrzenia sobie możecie wstecz, więc nie ma problemu. Okej, w każdym razie każdy cel, który chcemy osiągnąć i który jest jakby istotny dla nas, warto sobie po prostu w ten sposób przeanalizować i mam nadzieję, że ta wiedza, którą dzisiaj Wam przekażę i czego się dzisiaj nauczycie, przyda Wam się nie tylko przy oszczędzaniu, choć przede wszystkim, ale ogólnie rzecz biorąc w życiu. Dobrze, na początek tak się zastanawiam, czy jest tutaj dużo nowych osób, ktoś jest tutaj pierwszy raz, czy jesteście już któryś raz, dajcie mi znać w komentarzach, bo ja mam cały czas wrażenie, że jest nas tutaj kilka osób, a jest każdego dnia dochodzi nowe dziewczyny, jak piszecie do mnie, to widzę, że jest sporo osób nowych, więc dajcie mi znać, jestem nowa, czy jesteś już ze mną długo, bo zawsze to też troszeczkę inaczej, inna jest komunikacja, nie opowiadam, żeby nie było, że opowiadam w kółko te same historie. Dobra, jeżeli sobie jeszcze nie pobrałyście tego manuala, to można to zrobić po... O, widzicie dziewczyny, pierwszy raz. Można sobie to... Oj, od zawsze. Można sobie to zrobić po live, a teraz można sobie, że tak powiem, notować na osobnej kartce, bo ja wszystko będę mówiła po kolei. Dobra, wróćmy do tego, co wczoraj nowa, już długo. Od niedawna, ale dużo widzicie dziewczyn jest nowych. Już jestem chwilę. Tak. Mam nadzieję, że te dziewczyny, które są dzisiaj pierwszy raz, będą z nami co środa i zostaną na długo. A przede wszystkim, że będziecie miały efekty, bo wiecie, to, co jest największym motywatorem generalnie w robieniu czegokolwiek, nawet w obserwowaniu kogoś na Instagramie, to jest to, że mamy jakieś efekty, że to daje nam jakiś sens, bo można sobie oglądać, wiecie, zdjęcia, ale jeśli to nic nie wnosi do naszego życia, to też człowiek się szybko nudzi. Tak, live będzie zapisany. Dobra. Przejdźmy do tego, co Wam wczoraj napisałam, we wczorajszym poście, w którym napisałam, że 99% szans na stawianie sobie celu chcę zacząć oszczędzać, w 99% kończy się porażką. Dlaczego tak napisałam i czy to prawda? Nie wiem, skoro tu jesteście, to pewnie tak. Myślę, że wiele celów kończy się niepowodzeniem i wiele celów kończy się niepowodzeniem z tych samych powodów. Po pierwsze, są źle postawione, nieprzemyślane i te cele nie są istotne. To są jakby najważniejsze cechy dobrego celu, czyli bardzo często stawiamy sobie cele z niewłaściwych powodów, czyli że motywuje nas do tego nie nasza wewnętrzna potrzeba i chęć bycia lepszym, osiągnięcia czegoś, tylko to, że przeglądamy się w oczach innych i to, czego ja tutaj Was uczę na tym profilu, to jest przede wszystkim to, żeby przeglądać się tylko w swoich potrzebach i w sobie i ufać sobie, bo ze sobą jesteśmy jedyną osobą, z którą musimy spędzić całe życie, naprawdę, więc warto zadbać o nasze własne relacje z samą sobą. Natomiast to, że też te cele nie są przemyślane i czasami nawet na czymś nam zależy, ale nie wiemy, jak się do tego zabrać i kolejne niepowodzenia, jedyne, co powodują w nas, to takie poczucie, że jesteśmy
no, nieudacznikami. Ja mam na przykład czasem tak, że jak mi się wydaje, że coś starasz się i robisz długo czasu, ja się na przykład rzadko poddaję, bardzo to jest wada. Dlatego, że ja po prostu nieustannie szukam nowych sposobów na zrobienie tego celu i czasami zapominam o tym, żeby sobie wrócić do tego początku i zadać pytanie, czy naprawdę. Przepraszam Was, bo coś mam coś. Za dużo ślin. Czy na pewno ten cel, to w ogóle warto jeszcze, czy on jest nadal istotny? Tak jak Wam też powiedziałam na początku tygodnia, kiedy rozpoczęliśmy ten festiwal oszczędzania, że wrzesień to jest taki nowy styczeń. W styczniu wszyscy stawiają cele. Jesteśmy pod taką wewnętrzną presją i motywacją zewnętrznych dookoła. Wszyscy pokazują planery, pokazują jak to stawiać cele. Wszystkie po prostu telewizje śniadaniowe o tym trąbią, o tym jak wytrwać. Promocje są na karty multisporta i do siłowni i tak dalej. I człowiek stawia te cele takie jak co roku, takie jak wszyscy, takie, które nam są niepotrzebne i zapomina o nich już w lutym, czasem w marcu. Żeby cele, w ogóle o tym, o stawianiu celów i o tym, że nie jestem fanem stawiania sobie rocznych celów, robiłam live w grudniu, na koniec tamtego roku. Jeśli tak, zapisany, zapisany. Jeśli jesteście ze mną długo i byłyście na tym live, to wiecie, że robiłam na ten temat live, dlatego, no bo dlatego, że stawianie celów, ja nie wiem, co będzie za rok, wiecie, jestem innym człowiekiem niż pół roku temu, mimo iż może się nam wydawać, że nie. Jestem, więc czasami po prostu warto w połowie roku, albo nawet co kwartał, jestem fanem stawiania kwartalnych celów, bo one są jakby realistyczne i takie, że może, wiecie, no taka wielgachna, no maratonu bym się na razie nie zdecydowała przebiec, ale może coś mniejszego, okej. Okay. W każdym razie, jeśli chodzi o wrzesień, to dla mnie taki jest miesiąc, kiedy wiecie, lipiec, sierpień, czy nawet jak nie mamy urlopu, czy nawet jak nie mamy dzieci, czy nawet jak, no nie wiem, musimy normalnie chodzić do pracy, to i tak czy inaczej to jest taki trochę sezon ogórkowy, czyli taki moment, kiedy mimo wszystko troszkę się człowiek zleniwia, troszkę myśli o czym innym, więcej czasu poświęca na rzeczy mniej istotne, na relaks i to jest ok. Bo gdybyśmy byli cały czas na takim high poziomie, to nasz organizm by nie wytrzymał i potrzebuje takiego trochę luzu. Natomiast wrzesień kojarzy nam się już z tym, że u nas już jest w ogóle zimno w Gdyni, więc jak widzicie, wyjęłam moją zimową bluzę. Potem będę czytała Wasze tutaj polecajki, bo ja tak zerkam sobie, ale nie chcę po prostu się wybijać z rytmu, bo stracę wątek. Okej, w każdym razie, jeśli chodzi o wrzesień, myślę, że to jest dobry moment na to, żeby po prostu sobie posprzątać w tych swoich celach i żeby sobie zacząć od nowa. Do końca roku nie jest tak dużo, bo 4 miesiące i tak naprawdę można jeszcze wiele zrobić, bo nie jest dużo, ale wystarczająco dużo, żeby coś w swoim życiu zmienić. Tak naprawdę wystarczająco dużo to jest jeden dzień, dlatego że ta książka, którą Wam zawsze polecam, czyli Atomowe Nawyki, mówi, i będę Wam to zawsze powtarzała, że trzeba być od siebie lepszym o 1% każdego dnia. I wtedy osiągniemy niesamowite wyniki, a tylko 1%. Wiesz, więc każdego dnia po prostu staramy się robić coś, żeby popchnąć nasze życie i nasze samopoczucie do przodu. Okej, ale co z tym oszczędzaniem? Dlaczego cel, chcę oszczędzić pieniądze, jest od razu z góry skazany na niepowodzenie? Dlatego, że ten cel nic nie mówi. To jest tak jak, zresztą tak samo jak chcę schudnąć czy inne cele. W ogóle nie wiemy, gdzie zacząć. Jakby jest to takie górnolotne, wydaje się świetne i w ogóle wyjątkowo fajne. I już widzimy siebie, jak leżymy z tymi oszczędnościami na Bahamach. Natomiast nagle, okej, ale jest dzisiaj, jest 12 i co to znaczy? Gdzie ja mam iść? Co to znaczy, oszczędzam pieniądze? Biorę, otwieram konto, przelewam sobie wszystkie pieniądze na oszczędnościowe i mam. Nie wiadomo do końca o co chodzi, jak zacząć. Poza tym, taki cel też w ogóle nie jest konkretny. Czyli tak naprawdę, co to znaczy, chcę oszczędzać pieniądze? Czyli ile? Czyli ile, bo nie wiem, ile, bo możesz odłożyć sobie 2 złote do skarbonki, cel został osiągnięty, masz oszczędności. No taka jest prawda. Generalnie, jeśli nie jesteśmy w ogóle
nie wiem, nie ustalimy sobie, ile to są te, ile tego oszczędzania chcemy mieć, tych oszczędności chcemy mieć, do kiedy, jaki jest jakiś termin, to takie powiedzenie, chcę oszczędzać pieniądze, jest z góry skazane na porażkę, no albo sukces, bo mówię, wystarczy włożyć 2 złote do skarbonki, już jest nasz cel zrealizowany. Więc generalnie będzie nas zawsze dołował, bo po pierwsze nie wiemy, co mamy robić i zaczynamy robić dużo różnych rzeczy. Wrzuciłam Wam w poniedziałek ten taki post, najczęstsze błędy na początku planowania budżetu i spokojnie, ja wszystkie te błędy popełniłam. To, że ja tutaj teraz stoję i tak się mądrzę o tych celach, o tych oszczędnościach, o tych ogarnianiu finansów i tak dalej, to nie jest dlatego, że ja się po prostu taka mądra urodziłam albo mam jakieś miliony rodzinne i po prostu sobie teraz nimi zarządzam. Nie mam i nadal nie mam żadnych milionów. Natomiast generalnie ja sama przeszłam tą drogę. To wszystko, czego Was uczę, to wszystko, czego Wam pokazuję, zrobiłam sama te wszystkie kroki. Po drodze popełniając miliony błędów, zajęło mi to lata i jestem tu, gdzie jestem. I gdybym zaczęła wcześniej, gdyby ktoś kiedyś powiedział mi wcześniej, co warto robić, jak zacząć do tego podchodzić i żeby nie być takim głupio mądrym, jak to mu się mówi, bo jak człowiek jest młody i mu się wydaje, że zjadł wszystkie rozumy i on wie lepiej. Natomiast, że nigdy nie jest za wcześnie, żeby zacząć oszczędzać. Tak naprawdę zacząć oszczędzać trzeba wtedy, kiedy czujesz jeszcze, że nie musisz. Czyli kiedy czujesz, że nie musisz, kiedy czujesz, że cię na wszystko stać, kiedy czujesz, że w sumie dobrze zarabiasz, no to nie mam po co oszczędzać. Kiedy masz taką myśl, to jest właśnie ten moment, w którym powinna ci się zapalić lampka ostrzegawcza i powiedzieć, kurde, skoro mam tyle i na wszystko mnie stać, to powinno mnie być stać na oszczędzanie. Bo na wszystko, czyli na co? Na kolejną bluzkę, na kolejne buty, na piwo ze znajomymi, czy na to, na spokojną przyszłość? Czy na to, żebym miała coś na czarną godzinę? Czy na to, żebym mogła bez stresu myśleć o tym, że mam zapłacić ubezpieczenie auta pod koniec roku? Czy na to mnie stać? Czy jeszcze nie? Czy jeszcze powinnam więcej oszczędzić? Więc tak jak jeżeli jest tutaj ktoś, kto jeszcze jest młody i nie słucha, i słucha tylko siebie, to warto sobie zadać pytanie. Nigdy nie jest za wcześnie na to, żeby zacząć oszczędzać. Dzisiaj jest najlepszy dzień na to, żeby po prostu odłożyć na 10 zł. Jeżeli to zrobisz dzisiaj, to już zaczniesz robić coś dla siebie, dla swojej przyszłości i dlatego, żeby jak przyjdzie taki moment w swoim życiu, kiedy będziesz żałowała, żeby kiedy poczujesz, jak ja poczułam, że żałuję, że nie mam żadnych oszczędności, albo żałuję, że nie oszczędziłam tyle, ile bym chciała, bo teraz miałabym wolność wyboru i mogłabym podjąć decyzję bez stresu i moje życie byłoby lżejsze, to już było za późno, to ja zaczęłam wtedy oszczędzać. Natomiast gdybym zapowiedziała to sobie 5 lat wcześniej, to moje życie na pewno wyglądałoby dużo inaczej, ale pewnie nie byłoby mnie teraz tutaj i nie mówiłabym Wam o tym, dlatego że wszystkie, cała ta droga, przez którą przeszłam i to wszystko, czego się wtedy po tej drodze nauczyłam i też, że tak powiem, miałam twardy tyłek, bo wiecie jak jest. To nie jest tak, że wszystko jest różowe i jak na Instagramie, ale ta cała droga, którą przeszłam i te decyzje, które musiałam podjąć, o których możecie sobie poczytać na blogu w zakładce o mnie, czyli Poznaj mnie lepiej, tam generalnie piszę mniej więcej o tym, jak wyglądała całe to moje przejście od królowej rozwalania kasy do tego, co jest teraz i dlaczego to się stało, ale naprawdę, gdybym ja mogła cofnąć się o 10 lat i powiedzieć sobie wtedy, kiedy, wiecie, dostałam moją pierwszą wielką wypłatę, bo zostałam regionalnym i poczułam, że po prostu zapam, jak się mówi, Pana Boga za nogi, że teraz po prostu muszę sobie kupić wszystko i zrekompensować sobie całe moje po prostu biedne dzieciństwo, to ja bym sobie wtedy powiedziała, kurde, zapłać sobie najpierw, kup sobie co chcesz, ale zapłać sobie najpierw, odłóż sobie każdego miesiąca chociaż troszkę na ten czas, kiedy może będziesz potrzebowała więcej pieniędzy, bo nigdy o tym nie myślimy, a niestety tak jest. No więc o mojej historii to mówię, jest na blogu w zakładce Poznaj mnie lepiej, jeżeli dziewczyny są tutaj nowe, jeśli mnie nie znacie. Natomiast
Ja dopiero, kiedy zaszłam w ciążę i zdecydowałam się założyć rodzinę, czego też kiedyś nie planowałam, a jednak się wydarzyło i potem stało się dla mnie to ważne, stwierdziłam, że fajnie by było mieć jednak więcej oszczędności i więcej luzu, bo mogłabym podjąć bez stresu decyzje, które podjęłam, ale cieszę się, że je podjęłam, dlatego że no jest ciężko, ale do przodu, nie? Okej, ale wróćmy do tego planowania Waszych oszczędności. Mówię, jeżeli macie w trakcie jakieś pytania, to pytajcie, tylko warto wtedy nacisnąć ten taki, że tak powiem, pytajnik. To wtedy się to oznaczy jako pytanie i na końcu ja go łatwo znajdę, łatwo znajdę i będzie też się wyświetlał akurat na Instagramie, bo na Facebooku to cały czas się uczę tego Facebooka, mam nadzieję, że kiedyś zostanę jego mistrzem. Co jest śmieszne, bo przecież zawsze używam najpierw Facebooka, potem długo, długo nic. No, okej. Okay. W każdym razie wracamy do tego celu, chcę oszczędzić pieniądze. Pewnie słyszałyście już o tym, o stawianiu celów SMART. Jeśli nie, nawet nie wiecie za bardzo o co chodzi, no to może się obiło Wam o uszy. Ale dla przypomnienia troszkę Wam o tym opowiem, dlatego że jest to taka metoda, bo tak, bo ja mądra, też zawsze stawiałam sobie cele, chcę zacząć oszczędzać i kończyło się na tym, że sobie oszczędzę, jak mi zostanie coś na koniec miesiąca, nie? Kto tak robi, dajcie znać. Jak mi zostanie na koniec miesiąca, to sobie przeleję na konto oszczędnościowe. Przelewałam. Właśnie dokładnie tyle. Czasami jeszcze brałam sobie z karty kredytowej, bo jakoś mi nigdy nic nie zostawało, mimo że zarabiałam bardzo dużo. Naprawdę, ja zarabiałam dobrze. No, od zero do hero, bo zaczynałam od sprzedawcy, więc zarabiałam moją pierwszą wypłatę, pamiętam, było 1040 zł. Natomiast potem awansowałam i zarabiałam naprawdę dobrze, a nie oszczędzałam praktycznie nic. Więc niewiele, bardzo, bardzo, bardzo niewiele. No właśnie, długo tak robiłam. Dajcie mi znać, czy macie takie myślenie, że sobie przeleję na koniec miesiąca. Ja sobie teraz pierwszą rzeczą, jaką robię, to jest naprawdę, to jest jedyna rzecz, którą warto zrobić już nigdy. Już nigdy, bo czytam, ja nigdy się mi nie udało. Jedna rzecz, którą warto zrobić już dziś, to jest, kiedy przyjdzie wypłata, bo jest teraz koniec miesiąca, początek, czyli dlatego też zaplanowałam sobie ten tydzień na ten czas, kiedy czekacie na przypływ gotówki, żebyś sobie ustaliła jedną rzecz ze sobą, że pierwszą płacisz sobie, bo ty jesteś najważniejszą osobą w twoim życiu. Naprawdę, wszyscy koledzy są ważni, ale sobie płacisz najpierw. Jesteś szefem swojego życia i zrób sobie wypłatę. Więc kiedy przyjdzie twoja wypłata, zanim jeszcze siądziesz do przelewania za czynsze, za wszystkie rzeczy, przelej sobie nawet 50 zł, 10 zł, cokolwiek, ile myślisz, że na ten moment, że cię stać, choć myślę, że po całym tym naszym spotkaniu będziesz wiedziała dokładnie, ile sobie przelać, ale i sobie po prostu przelej. Na jakieś konto oszczędnościowe i go nie ruszaj, zapomnij, albo weź sobie dyszkę i schowaj do zakręconego słoika, jak widzicie, tam jest taki słoik, o tu. To jest nasz słoik, który na początku tak naprawdę naszego małżeństwa, na początku naszej drogi do oszczędzania. Założyliśmy sobie z mężem, ja założyłam i to był nasz słoik, że zbieramy na wyjazd do Indii. I wrzucaliśmy, powiem Wam, że to była taka bardziej zabawa, bo wiecie, no wyjazd do Indii kosztował nas ogromne pieniądze, ale mówię, dobra, będziemy sobie zawsze coś, co nam tam, nie wiem, co mamy, jakąś gotówkę w domu, żeby zazwyczaj płacimy kartą i tak dalej, to wszystko będziemy tam wkładać na początku miesiąca, ja i on coś tam wrzucaliśmy. I powiem Wam, że żeśmy przez 9 miesięcy tam uzbierali 2000 i mieliśmy na bilet dla jednej osoby, nie, bo to do Indii. I ten słoik zawsze tam stoi i tam zawsze coś wkładamy, więc warto nawet taką małą rzecz zrobić sobie, tylko że nie. No, warto mieć to usystematyzowane. Zaraz będziemy o tym dalej gadać. Ok. Dobra, rozgrzałam się. Wiecie co, powiem Wam, że marzę o tym, żeby mieć taki cichy pokój, bo ja nie mogę otworzyć sobie okna, dlatego że mieszkam przy ruchliwej ulicy, jest taki rumor, że nic nie będziecie słyszeć, ale z drugiej strony gorąco. Dobra, wracamy teraz do tego planowania SMART. Czyli pierwsze, co warto w ogóle zrobić, żeby dać sobie szansę, to jest zrobić pierwszą wypłatę sobie. Czy ustalić sobie przelew automatyczny, żebyś już nawet nie myślała o tym, ale powiem Wam, że to jest takie przyjemne, jak sobie wchodzisz na to konto oszczędnościowe i ono ci rośnie, jak sobie zmienisz i zmienia też to w głowie perspektywę, potem jak coś sobie kupujesz, jak już sobie zapłaciłaś, to wiesz, jakie to jest przyjemne, że mogłabyś po prostu
mieć coś dla siebie, naprawdę. Ok, przejdźmy do celów SMART. Czyli ja też tak robiłam, że coś mi zostanie i tak dalej, po czym nigdy mi nic nie zostawało. Jak zaczęliśmy już być z moim mężem, planować małżeństwo i tak dalej, to też mi się wydawało, że jestem po prostu strasznie bogata. On wtedy nie zarabiał zbyt dużo w ogóle kasy, no bo wiecie, niedawno przyjechał do Polski, szukał też pracy i tak dalej. Generalnie no. No to było wszystko takie, wiecie, jeszcze będziemy mieć czas, musi znaleźć lepszą pracę, to wtedy będziemy więcej odkładać, teraz to, teraz tamto, dopiero już my się poznali i wiecie, i to tak czas leciał, 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 aż w pewnym momencie przychodzi moment, w którym, wiecie, musisz podjąć decyzję, czy nie wracać do pracy, zostać ze swoim dzieckiem, czy jesteś po prostu, masz pętlę na szyi, bo nie masz innego wyjścia, dlatego że sama sobie ją założyłaś. Powiem Wam, że czytam też teraz tę książkę Esencjalista, którą Wam ostatnio polecam i polecałam Wam też w newsletterze. I tam też jest coś takiego, takie zdanie, które powiem Wam, bardzo mam dużo cytatów z tej książki, więc będę Wam sobie udostępniać. W każdym razie, że wybór to nie jest coś, co się posiada, bo mówimy, że chciałabym mieć wybór. Wybór to jest działanie, to jest czasownik. Wyboru dokonujesz. Nie masz, nie ma nic dobrego w tym, że Ty się czujesz, że masz wybór. To nawet jest w lodówce, jak masz dużo rzeczy, bo ja się czuję, że mam wybór. Dokonałaś wyboru w sklepie, wybrałaś te produkty i to było działanie. To jest wybór. I tak samo jest z oszczędzaniem. To jest wybór, to nie jest to, że ja mam wybór, czy mogę odłożyć, czy nie mogę. No bo jeżeli nie odkładasz, to wybrałaś, że nie odkładasz. Jeżeli odkładasz, to wybrałaś, że odkładasz. Czyli wybór jest czasownik. I teraz dla mnie to jest naprawdę, to są takie czasami proste zmiany, które w ogóle mój mózg inaczej całkiem myśli teraz. I nagle się okazuje, że większość tych dziwnych rzeczy, które sobie kiedyś myślałam, są dziwne, nie? Że nie mają żadnej racji bytu, że to były moje jakieś wymówki. Okej, co z tymi celami SMART? No i wiecie co, jeżeli chodzi o to stawianie wcześniej sobie celów, że zacznę oszczędzać, no to ja próbowałam różnych rzeczy, oglądałam tysiące filmików o tym, jak oszczędzać w kuchni, to wszystko, co Wam pokazuję też, no to też jest ogromna sprawa, ale to się samo, jeżeli nie podejmiesz konkretnych działań i nie przelejesz pieniędzy swoich na konto oszczędnościowe, to nieważne, co robisz, to się nie zamieni w oszczędności, bo to będzie sprawiało, że wydajesz mniej pieniędzy, ale jeżeli wydajesz mniej pieniędzy w jednym miejscu, to potem możesz wydawać więcej w drugim. Więc musisz dokonać wyboru, że te pieniądze, które Ci zostają i to, co robisz, ma cel i sens, że przelewasz pieniądze na konto oszczędnościowe, powiedzmy oszczędnościowe. Wiecie, tu jest też taka sytuacja, że ja będę upraszczać, bo każdy ma różne sytuacje. Jedni mają taką sytuację, że nie mają żadnych obciążeń, żadnych długów, niczego i mogą sobie to pieniądze od razu przełożyć na oszczędności. Inni mają tak, że mają naprawdę ciasny budżet i to jest troszkę wyższa szkoła jazdy i trzeba bardziej się napracować. Natomiast budowanie sobie jakiejkolwiek poduszki finansowej, przynajmniej, no nie wiem, Jezu, miesięcznego budżetu minimum, to jest po prostu moim zdaniem must have i coś, co powinno być numerem jeden na Waszej liście zadań do zrobienia, nawet jak Wam to zajmie długo, ale trzeba zacząć już dziś. Jak zaczniesz dziś, to kiedyś do tego dojdziesz. Nie ma takiego dnia jak kiedyś, nie? Dobra, więc jak ja się zabrałam do tego i mówię, wydaję mniej pieniędzy i tak dalej, na tej spożywce nie idzie tyle, nie marnuję jedzenia i tak dalej, ale nie mam realnych oszczędności, nie widzę na moim koncie, że pieniędzy zostaje, bo wydajemy je na coś innego, bo nagle mam pieniądze, to mogę sobie pozwolić na to, na tamto, na siamto. Więc siadłam i przypomniałam sobie wszystkie moje szkolenia menadżerskie, książki o zarządzaniu, które czytałam i wszystkie te rzeczy, które robiłam powiedzmy w pracy i zaplanowałam sobie swój cel oszczędnościowy według metody SMART. Zasada SMART, normalnie S, tak jak Wam macie na tym, jest tu SMART, a nawet SMARTER, nie będzie widać bezwrotnie, nie? To jest skrót od angielskich słów, natomiast łatwo sobie zapamiętać, no nie jest to jakieś bardzo trudne do zapamiętania, a z moim manualem to już w ogóle bardzo łatwo. Skróty SMART pochodzą od głównych cech celu, który stawiamy, które musi mieć, żeby w ogóle miał rację bytu, czyli że my jesteśmy jako człowiek w stanie po prostu się wziąć za niego, bo wiecie, jak Wam ktoś powie coś ogólnie, to jest tak, jakby ktoś dał Wam zadanie i powie Wam coś ogólnie, to Ty nie wiesz, co masz zacząć i na przykład zrobisz to tak, jak Tobie się wydaje, czy coś, natomiast jak masz konkret cel i zadanie,
jak masz konkretne zadanie, to po prostu wiesz, co masz zrobić dalej i to realizacja celu idzie. Na tym polega właśnie stawianie celów w zasady SMART. Brzmi to górnolotnie i jest tak naprawdę proste. Łyk wody. Dobra. Po pierwsze S, czyli simple, czyli prosty. Cel musi być prosty, ale też konkretny. Czyli nie możemy sobie, jak widzimy już, cel chce oszczędzać pieniądze, ani nie jest konkretny, ani nie, no jest może prosty, prosty w napisaniu, bo prosty w zrobieniu nie, ale nie jest konkretny w ogóle. Tutaj Wam podałam w tym manuale pytania, które możemy, żeby sobie sprawdzić, czy nasz cel jest konkretny, które możemy sobie zadać, żeby go przetestować, czyli czy sformułowanie nie pozostawia pola do interpretacji. Pozostawia, bo przed chwilą na samym początku Wam powiedziałam, co to znaczy, chcę oszczędzać pieniądze, oszczędzić 2 zł czy 2000. Jeżeli 3 różne osoby go usłyszą, to dokładnie będą wiedziały, gdzie jest punkt docelowy? No nie. No nie, dlatego już widzicie, pierwsza literka, pierwszy punkt i już nasz cel jest nierealizowalny. Dlatego 99% razy jest nie, po prostu jest skażona, jesteś na porażkę. I to nie jest Twoja wina, bo nas tego nie uczą w szkole, wiecie. Ja uważam, że takie rzeczy powinny być w ogóle w podstawówce. Bo to jest wiedza, która jest życiowo kluczowa, ale nie ma. Ale jest Instagram na szczęście i się uczymy. Dobra. Czyli cel musi być prosty i konkretny. Jest tak sformułowany, by nikt nie miał wątpliwości. Druga sprawa, mierzalny, czyli jestem w stanie go w jakiś sposób zmierzyć. Najłatwiej jest go mierzyć, wyrażając to osiągnięcie go przez wartość liczbową. Czyli chcę oszczędzić 2000, chcę oszczędzić 500 zł, chcę oszczędzić, nie wiem, 1000 zł, konkretna wartość. Bo na przykład jakbyśmy mogły sobie dać cel, chcę oszczędzić na nowy samochód. To nie jest cel smartny, dlatego że co to znaczy na nowy samochód, na nowe Audi czy na nowe Ferrari? Wiecie, wartość liczbowa mówi nam konkret, wtedy jesteśmy w stanie podjąć dalsze kroki, o których zaraz sobie będziemy mówić. Kolejna literka to jest A, czyli ambitny. Co to znaczy ambitny? To może być, tutaj możemy zawsze popłynąć i tutaj jest pierwszy stopień do piekła, czyli pierwszy stopień do porażki. Bo są dwa rodzaje osób, które stawiają sobie ambitne cele takie, że po prostu w ogóle, rozumiesz, szczena opada, padasz na twarz, jak goś zrealizujesz nawet w połowie. I są osoby, dla których ambitne to jest, są bardziej zachowawcze. Myślę, że w przypadku stawiania celów lepiej być zachowawczym. Ja jestem niezachowawcza, ale ja jestem odporna na porażki. Dlatego, że ja nie uważam, że jest coś takiego jak porażka, tylko lekcja. I tak jak Wam powiedziałam na początku, ja mam nigdy nie kończę, nigdy się nie poddaję, więc po prostu jedyne co robię, nie stawiam sobie nie wiadomo jakie cele, znaczy wiadomo jakie wysokie cele, ambitne. Jak mi się ich nie uda zrobić tą drogą, którą robię, to próbuję następnych, tylko to, z czego się muszę nauczyć, to powiedzieć sobie czasem nie i nad tym mocno pracuję, ale no nie ma ludzi doskonałych. Natomiast jeżeli perspektywy realność, bo zaraz następny punkt jest realność, ambitny, ale bez przesady, o, czyli taki, który jestem, jeżeli sobie, tutaj jest odpowiedź na pytanie, czy zrealizowanie go będzie wymagało ode mnie zwiększonego wysiłku? Tak, ale wiecie, na przykład ja sobie postawiłam, zaraz Wam też powiem coś o celach i o moich krokach, ale jak sobie postawisz cel, który jest ambitny i ponieważ będziesz musiała no, coś zrobić, wiadomo, że realizowanie jakiegokolwiek celu będzie wymagało od Ciebie jakiegoś działania. Jeżeli to będzie działanie, które jest po prostu, no, nie zauważysz tego, nie zmęczysz się trochę, to powiem Ci szczerze, że nie będziesz czuła satysfakcji. Bo wiecie, no mimo wszystko, jak to mówią, ludzie jak czasami jest tak, że ludzie nie płacą, to nie doceniają, nie? Za dużo darmowych rzeczy się tak nie docenia, bo w sumie za darmo. Jeżeli za coś musisz zapłacić swoim potem, na przykład na siłowni, to wydaje Ci się to bardziej wartościowe i jesteś z siebie dumna. Mimo wszystko mamy takie coś w naszej naturze, że poczucie dumy, kiedy po prostu wysilimy się. I druga sprawa, czy będę musiała włożyć zwiększonego wysiłku i czy będę musiała włożyć trud. No i właśnie wysiłek, a trud to są troszkę dwie różne rzeczy, czyli
czy to będzie dla mnie wymagało ode mnie takiego naprawdę spięcia tyłka, ale na tyle, że to przetrzymam, że to mnie nie wykończy, że to nie będzie spowodowało u mnie negatywnych emocji. I po to jest tutaj realność, punkt R, czyli cel musi być realny, ambitny, ale realny. Warto sobie zadać pytanie, czy ja już kiedyś coś podobnego osiągnęłam. Nawet jeżeli nie jest to kwestia oszczędzania, bo na przykład jeżeli nigdy Ci się nie udało nic oszczędzić, albo ostatnio oszczędziłaś na SKO w podstawówce, no to ciężko sprawdzić, ile Ci teraz, czy jesteś w stanie teraz oszczędzić 2000 do końca roku. No ciężko to sprawdzić, jeżeli to Ci się nigdy nie udało. Poza tym też nasza sytuacja jest inna teraz, niż była na przykład rok temu. I tak jak dla mnie wiem, że na przykład teraz oszczędzanie, gdybym się cofnęła i była sama, dla mnie wtedy oszczędzanie byłoby very easy. Miałabym po prostu, chciałabym się cofnąć naprawdę. Mając tą wiedzę i to, co teraz robię, robiąc wtedy, to ja bym, dziewczyny, naprawdę była w dużo, dużo, dużo lepszej sytuacji finansowej, bezpiecznej i w ogóle miałabym dużo lepszy start i moje dziecko też. Natomiast generalnie no, tego nie zrobiłam. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, lepiej zacząć dziś niż nigdy. I pracować na tym, żeby po prostu jakoś wyjść na prostą, nie? Wiadomo, że to no. Natomiast wiem, że wiem też, jakby ciężko jest sobie to ocenić, ale jesteśmy w stanie siebie jako ludzi określić siebie, swoje możliwości, czyli właśnie jakim jesteśmy typem osiągań, czy się szybko demotywujemy, czy nie, czy potrzebujemy takich zewnętrznych nagród, czyli częstego sprawdzania, czy faktycznie osiągamy sukces. Jeżeli tak jest, a lepiej założyć, że tak jest. Dlatego, że możemy nam się wydawać, że nie, ale lepiej tak mieć cel troszeczkę mniejszy i go osiągnąć 150%, nauczymy się na przyszłość o sobie dużo, niż mieć cel, który jest za wysoki i go nie uda nam się osiągnąć, dlatego że wiecie jak jest. Nie wiem, Wam wspominałam chyba w ostatnim live'ie, czy 2 tygodnie temu, nie pamiętam, o tym, że teraz troszeczkę inaczej planuję moją listę zadań i skupiam się tylko na 3 rzeczach, na 3 ważnych rzeczach do zrobienia i powiem Wam, że w ciągu, nie pamiętam kiedy Wam to mówiłam, no nieważne, większość z Was jest tu nowych, to mówię Wam teraz, że ja po prostu wykasowałam ze swojej listy zadań, po przeczytaniu książki Esencjalista, wykasowałam ze swojej 80% zadań i wiecie co, jest wczoraj na przykład, miałam tylko 3 punkty i rano mi się wydawała ta kartka z celami, do zadania mi do wykonania bardzo puste. Ja mówię, Jezus, co ja będę robić? Powiem Wam, że ledwo mi się udało je skończyć wszystkie, ale skończyłam wszystkie i czułam się jak zwycięzca. Natomiast każdego dnia, jak masz pełną listę zadań i zrobisz z nich nawet 80%, to jednak nie 100. I nasz mózg zawsze będzie się nie czuł jak zwycięzca, tylko jak porażka. Ale jakbym sobie zaplanowała tyle, ile jestem w stanie zrobić, to realnie oceniając, wiem ile jestem w stanie zrobić, a ile sobie dopisuję w trakcie, więc każdego dnia kończyć dzień z satysfakcją. Tak samo jest z oszczędzaniem, jeżeli sobie postawisz takie cele, dzięki którym każdego dnia będziesz kończyła dzień z satysfakcją i też sobie ustalisz, co jest tym sukcesem, że nie odłożenie od razu dzisiaj oszczędzam 2000 i jutro mam 2000. Ustalisz, co jest tym sukcesem, to też Twój cel będzie Cię motywował i będzie realny. I time bomb, czyli określony w czasie, czyli nie tak, że zaczynam oszczędzać pieniądze albo oszczędzę na Ferrari do świętego nigdy. Cel musi być określony w czasie, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie sprawdzić, czy faktycznie jest zrealizowany, czyli do końca roku. Odłożę, już przytrzymajmy sobie, aha, tutaj mam w przykładzie, że 1000 zł, nie? Odłożę 1000 zł do końca roku. Tutaj nawet podzieliłam go sobie na mniej miesięcy, żeby Wam też pokazać, że to nie jest takie przerażające, ale załóżmy, że masz taki cel, który teraz na ten moment wydaje Ci się ogromny i też nie wiesz, od czego zacząć, bo co z tego, że jest smartny, już wydaje się bardziej jakby realny, ale też wydaje się bardziej przerażający, bo jednak takie ogólne cele łatwiej jest zignorować. Natomiast jak już masz zignorować i nie docenić, to bardziej może w ten sposób, dlatego, że chcę oszczędzić pieniądze, dobra, to zacznę jutro i nam się wydaje, że jednak to jest osiągalne. Natomiast jak już widzisz, że masz jakiś deadline, masz jakąś kwotę, a robisz nic, no to Cię zaczyna dołować. I to, co właśnie stawianie takich celów niemądrych jest też powoduje w nas negatywne odczucia i obniża naszą samoocenę. I tego powinniśmy się zawsze wystrzegać. I nie szukać winy w sobie tylko,
tylko w tym, że po prostu wybrałyśmy niewłaściwą drogę. Czasami po prostu to, że człowiek się gubi, to nie to z tego, że nie masz orientacji w przestrzeni. Od tego są narzędzia, które służą do tego, żeby ludzie, którzy nie mają orientacji w przestrzeni i nie umieją czytać, gdzie jest północ z mchu na drzewie, znaleźli się w lesie. Tak samo jest w oszczędzaniu. To nie o to chodzi, czy ty jesteś systematyczna i każdego dnia zbierasz każdy jeden paragon. Nikt nie jest. Zaufaj mi. Nie ma takich ludzi, którzy codziennie robią wszystko idealnie i codziennie są tak na 100% oddani realizacji swojego celu, że nie wiem, no, że po prostu zawsze to robią. Nie, ja też nie, ale to nie o to chodzi. Ważne jest to, żeby twoje systemy, twoje zasady, twoje sposoby, które pomagają ci w realizacji tego celu, chcę oszczędzić pieniądze, czy tam określoną kwotę pieniędzy, żeby cię wspierały w tym, żeby nawet jak tracisz tą orientację w przestrzeni i czy odpuścisz jeden dzień, to żeby łatwo wrócić na właściwą drogę. To, co Wam też jeszcze napisałam, że ten cel jest smarter, nie? Czy jeszcze mądrzejsze. Według badań ogólnie z tymi celami jest tak, że takie cele, które są ekscytujące, realizujemy chętniej. No i gdzież tu jest ekscytacja w oszczędzaniu pieniędzy? Jak mnie już troszkę poznałyście, to widzicie, że jestem ciągle podekscytowana. Moim ulubionym momentem miesiąca jest, kiedy sobie przelewam właśnie pieniądze na konto oszczędnościowe. I to jest ekscytujące dla mnie, ale nie było tak zawsze. Kiedyś było dla mnie bardziej ekscytujące pójść do Douglasa i kupić sobie nowe perfumy albo drogi puder, który pani mi powiedziała, że robi mi nie wiadomo co. Każdy ma swoją ekscytację, natomiast dlatego warto sobie po prostu siąść i się zastanowić i ocenić, po co ja robię, podejmuję ten cel. Bo dopóki sobie nie znajdziesz tego swojego prawdziwego, że tak powiem, dlaczego i motywów do tego, żeby po prostu, jak ci będziesz miała właśnie ten gorszy dzień, jak ci się nie będzie chciało kontrolować wydatków, jak ci się nie będzie chciało realizować tego celu, jak będziesz miała wszystkiego dość i najpewniej nakryłabyś się kołdrą, to będziesz miała potem taki motywator do tego, żeby wrócić na właściwą drogę. Bardzo takie rzeczy są potrzebne i bardzo są takie rzeczy potrzebne zapisane. Dlatego, bo kolejną literką R to jest recorded, czyli zapisane. Dlaczego? Bo nasza pamięć jest ulotna i nawet jak nam się wydaje, że my pamiętamy, że to jest dla nas ważny cel, to on jest ważny dzisiaj, ale jutro wydarzy się życie, pojutrze jeszcze więcej życia, i nagle te rzeczy, które dzisiaj są ważne, zaczynają schodzić na drugi plan. I dlatego warto sobie to zapisać i do tego wracać. Ja sobie zapisuję takie duże cele w kalendarzu, w notesie. Natomiast jeżeli mam taki cel, nad którym teraz pracuję, załóżmy, bo sobie stawiam też, bo jak sobie przejdziemy dalej, to sobie zobaczycie, że ten wielki cel rozkładamy na zadania tygodniowe i dzienne. Czyli jeżeli na przykład w tym tygodniu pracuję nad jakimś celem, i na nim się skupiam, to ja mam go tutaj napisanego na mojej tablicy z planem dnia, żebym cały czas go widziała. Wtedy łatwiej mi się ustala listę zadań, wtedy po prostu robię te rzeczy, które są ważne, a nie te, które mi się chce robić. Pewnie każdy tak ma. Więc, ale warto sobie spisać i jak na przykład mam czas kryzysu, albo na przykład widzę, że mi coś nie idzie, to w sobie wracam do tych moich dlaczego. Czyli dlaczego na przykład zdecydowałam się zacząć w ogóle iść tą oszczędną ścieżką. Dla mnie przypominam sobie, teraz wiecie, teraz ja już na przykład nie muszę sobie przypominać, bo doskonale wiem, są takie sytuacje, które mi codziennie przypominają, że wybrałam dobrze, że ta straszna wtedy decyzja na to, żeby nie wracać na etat, żeby się, wiecie, odczepić od tej kotwicy, którą miałam w głowie, że Boże, wypłata co miesiąc, to jest takie poczucie pewności. Teraz widzę, ile to mnie kosztowało stresu, jako to miało wysoką cenę, bo na przykład nawet w tamten poniedziałek poszłam z Ariankiem do przedszkola i zalało przedszkole i pani nas odesłała z powrotem. I ja sobie wracając, i dla mnie spoko, ja wiecie, jestem swoim szefem, jest to dla mnie niewygodne, bo ja mam też ogrom obowiązków, które muszę wykonać, ale to nie jest tak, że ja muszę zadzwonić do mojego szefa i kolejny raz w tym miesiącu powiedzieć, że nie wiem, moje dziecko jest chore, moje dziecko jest zamknięte, ma przedszkole, że nie mam go z kim zostawić, bo wiecie, jeszcze jakbym miała opcję, ale moja mama mieszka na drugim końcu Polski, teściowie mieszkają w Indiach, moja siostra mieszka w Anglii, nie mam z kim go zostawić. Wiecie, też znajomych prosić o to, żeby, nie wiem, zostać z nim i co? Jechać na przykład z Gdyni do Torunia, bo akurat dzisiaj miałam zaplanowany sklep w Toruniu do zobaczenia.
dla mnie to są, wiecie, na ten moment ja już nie potrzebuję sobie wracać do moich tych motywów, które zapisałam sobie na początku, jak decydowaliśmy się na ten trudny krok. Ale bo teraz każdego dnia ja sobie przypominam, że podjęłam dobrą decyzję i że wiem, że jest tutaj mi w tym momencie ciężko i czasami jest ciężko zrobić ten przelew na konto oszczędnościowe, bo wiecie, życie się wydarza ciągle. Ciągle wydarzają się jakieś nowe wydatki, ciągle wydarza się mnóstwo rzeczy, jakieś potrzeby, coś byśmy chcieli, coś nam się marzy. Ale wtedy sobie myślę, kurde, ale mogłam zostać z moim dzieckiem w domu i dzisiaj nie jest dla mnie stresem, że ja muszę zadzwonić do szefa i wysłuchiwać jakiejś, wiecie, historii, bo już nie wiem, bo już jest sierpień, już nie mam urzeta, żeby wziąć i się nie tłumaczyć. Więc no naprawdę, każdego dnia jestem sobie za to wdzięczna, że mam tą zapas i też, wiecie, tutaj jak sobie poczytacie na blogu, też mam taką stronę z opiniami, też w wyróżnionych relacjach jest. Ja to wszystko zapamiętuję, bo po pierwsze dla mnie to jest motywacja, bo ja nie tylko teraz mogę pomóc sobie, ale też pomagam wielu innym osobom, które są w takich sytuacjach, ale jak ja czytam na przykład, że dziewczyna mi napisała raz, że zaraz też Wam przeczytam fragment, bo dzisiaj dostałam też taką, co mam nadzieję, że jesteś tutaj, Kasiu. W każdym razie dostałam też taką wiadomość, dostaję od Was mnóstwo wiadomości właśnie z Waszymi sukcesami, które są dla mnie tak motywujące i tak dają mi energii, że naprawdę, ale dobra, odchodzę od tematu. Potrzebny jest właśnie ten motywator, żeby sobie go zapisać. I to jest też dla Ciebie test Twojego celu, czyli sprawdzasz, czy faktycznie jest ten cel dla Ciebie ważny. Bo cel musi być, że tak powiem, relevant, czyli istotny dla Ciebie, nie dla innych. Częstym błędem popełnianym jest to, że zaczynamy oszczędzać, dlatego że ktoś nam mówi, że tak powinniśmy, że nie wiem, ktoś nas tak robi. Właśnie na przykład tak często jest z tymi celami na początku stycznia, kiedy robimy, podejmujemy cele, które wszyscy nam mówią. Na przykład podejmuje dużo ludzi cel, że będzie się odchudzać, mimo już wcale nie jest, nie ma nadwagi, albo wcale nie potrzebuje, albo wcale mu się to nie przeszkadza mu to, ale wszyscy się odchudzają, to ja też zacznę. I ten cel jest nieistotny. Nie mam żadnego motywatora, bo nie mam żadnego, on nie ma żadnych fundamentów i nie będziesz miała żadnego wysiłku, chęci wkładania w to wysiłku, bo to jest nieistotne. Dlatego warto właśnie znaleźć sobie te punkty ekscytujące i to, co Cię kręci w tym, że jak ten cel osiągniesz. O, jakie to jest miłe, myślałam, że teraz piszesz mi, że pitu-pitu, ale doczytałam, że życiowe, a nie pitu-pitu. W każdym razie, o Jezu. Aha, czyli jak sobie zapiszesz te swoje po prostu ekscytujące rzeczy, to będziesz wiedziała, że to jest dla Ciebie ważne albo nieważne już na etapie podejmowania celu. No bo po co marnować czas na próbę realizowania czegoś, co jest po prostu, masz to w nosie. Lepiej sobie zrobić kawę i poglądać Pinteresta, no bo nie ma sensu się angażować w coś, co po prostu jest nieistotne. Więc warto sobie to zrobić. Dobra. I właśnie tutaj jest też to swoje dlaczego, na które też macie swoje miejsce. No wiecie, nie, to nie jest tak, że waszym dlaczego musi być, wiecie, dziecko, bo dziecko często jest takim moim dlaczego i się wydaje, że dla mam to jest takie oczywiste dlaczego, ale to jest też nieprawda. Bo moim drugim dlaczego i największym tak naprawdę motywatorem to było to, że właśnie ja nie chcę już, żeby ktoś mi mówił, co mam robić, żebym mogła podejmować decyzje w moim życiu w oparciu o to, czego ja potrzebuję, a nie ktoś oczekuje ode mnie, że ja teraz nagle rzucę wszystko i wiecie, i będę, nie wiem, koniec. Dobra, w każdym razie, dobra, mamy już ten nasz mądry, smartny cel, smarterny. Więc mamy już ten nasz cel, mamy go zapisanego, mamy wypisane nasze punkty, że tak powiem, które nas będą ekscytować i nagrody tak naprawdę, bo tak naprawdę to są nagrody, czyli jeżeli to osiągniemy, to jest dla nas nagrodą, co nam będzie sprawiało satysfakcję, czy to będzie poczucie bezpieczeństwa, że jakby coś się stało, to mam jakiś zapas finansowy, czy to będzie, nie wiem, że no bo teraz nawet mówiąc, że schudniesz i będziesz się mieściła w swoje jakieś stare sukienki, to są wszystko nagrody, bo to Cię czeka na końcu drogi, to jest dla Ciebie taki wiecie, nie wiem, no nagroda. Okej, okay. Ale żeby teraz przejść od pisania do działania, to trzeba ten cel podzielić na mniejsze cele, a te mniejsze cele na zadania. I dopóki nie podzielisz sobie tego celu na zadania, czyli to, co konkretnie musisz zrobić dzisiaj, jutro, pojutrze, żeby ten cel zrealizować,
to nie osiągniesz go. No oczywiście potem jeszcze musisz te zadania wykonywać, ale wiecie, jak już sobie włożysz tyle trudu, żeby to zrobić i podzielić i ustalisz te zadania i nagle sobie na nie spojrzysz, to one się wydadzą na tyle łatwe do zrobienia, że się w sumie trudno ich nie zrobić, bo sam cel, tak jak żeśmy powiedziały wcześniej, sam cel chce oszczędzić, ten nasz przykładowy, chce oszczędzić 1000 zł do końca roku, to jest cel ambitny, myślę, że dla każdego, no wiecie, jak nie wiem, jak się zostaje co miesiąc 1000 zł, no to może nie jest to ambitny, ale jeśli nie masz na te 1000 zł planu, no to w każdym razie jest to, powiedzmy, cel 1000 zł do końca roku. I jeżeli sobie patrzysz na ten cel, to myślisz, Jezus Maria, skąd ja wezmę, jak w tym miesiącu już czekam na wypłatę. Jak czekam już na wypłatę, kiedy będzie, bo już po prostu jestem na finiszu. No i gdzie masz zacząć? Jak ty czekasz na wypłatę, już masz zaplanowaną całą wypłatę jeszcze z górką. Jakby było dwa razy dwie wypłaty, to czytałam ostatnio taki raport, abstrahując, że bardzo wielu, chyba 50% młodych Polaków poniżej tam 30 roku życia by chciało, żeby była wypłata w Polsce nie raz w miesiącu, a dwa razy w miesiącu. Tylko wiecie, why? Bo nie umiem zaplanować swoich wydatków i tak dalej. Natomiast druga sprawa, że po prostu to nie byłaby dwa razy taka sama wypłata, wiecie. Bo każdy by pewnie taką chciał, nie? Dobra. Czyli jeżeli nie wiesz, co masz dzisiaj zrobić, żeby po prostu to odłożyć te 1000 zł, no to trzeba siąść i się zastanowić. Czyli tak jak Wam wcześniej powiedziałam, że ja sobie swoje duże, powiedzmy, kwartalne cele dzielę na miesięczne zadania, potem je dzielę na tygodniowe, a potem tygodniowe cele dzielę sobie na zadania. Czyli proste, nie? Dzielimy słonia na małe kawałki. Jest to takie powiedzenie, że żeby zjeść słonia, to trzeba go zjeść po kawałku. Więc zaczynamy od nasz słoń to jest nasze, chcę oszczędzić 1000 zł do końca roku. Czyli miesięcznie, ja tutaj podzieliłam Wam, jest 4 miesiące, to nawet wychodzi lepiej. Tam zaraz sobie będziemy czytać te, będę czytać Wasze te, ale się wtedy rozpraszam. W przykładzie jest na 3 miesiące, natomiast policzmy sobie, bo on będzie wyglądał nawet lepiej, jak sobie policzymy wrzesień, październik, listopad, grudzień. Czyli 1000 zł podzielić na 4 miesiące, to daje tylko 250 zł, widać to? 250 zł miesięcznie. Wydaje się już trochę mniej przerażająco, że w tym miesiącu nie musisz odłożyć 1000 zł, tylko że musisz odłożyć 250 zł. Choć no, jeśli z pustego i Salomon nie naleje, jak to mówią, nie, więc no skąd te 250 zł wykombinować. Możemy sobie podzielić to na tygodnie, ale jest różnie z tymi tygodniami. To jest 62 zł. Będzie zapisany live. 62,50 tygodniowo. No to jak sobie weźmiemy, wiecie, to 250 podzielę na 31 dni, powiedzmy. To jest tylko 8 zł dziennie. No to 8 zł to już jest, wiecie, bardziej do ogarnięcia niż odłożyć 1000 zł rocznie. A to jest ten sam cel. I jak już sobie w ten sposób podzielisz to, mówię, dziewczyny, to jest tak ze wszystkim, nie? O nie, zazdroszczę możliwości spania do 12, chociaż nie, w ogóle nigdy nie, chyba nie wyspała tyle, ale generalnie, że spania do kiedy się chce. Okej. Okay. O budżecie minimalnym zaraz będę mówiła, zaraz dojdę do budżetu minimalnego i po co i gdzie go, po co go policzyć i gdzie go znajdziecie. Znajdziecie go oczywiście w minikursie, nie? Ale, okej, okay. Czytam znowu, a teraz już wracam. Czyli podzieliliśmy sobie to i to jest 8 zł dziennie. Generalnie 8 zł to już jest wyobrażalna kwota, bo po prostu wystarczy, że nie kupię dzisiaj na przykład kawy na stacji i już mam 8 zł. Albo nawet 12. Nie orientuję się zbytnio, ile kosztują kawy, bo nie kupuję. A kiedyś piłam codziennie. W każdym razie jest już to coś, co jest generalnie bardziej do osiągnięcia. Jak już Twój cel zaczyna Ci się wydawać samej realny, to, no to wtedy myślisz sobie, no dobra, no to mogę coś z tym zrobić. Teraz, jak już mamy ten cel dzienny czy tam tygodniowy,
No to siadamy i sobie myślę, ok, to jak ja mogę wykombinować 8 zł, bo wiecie, oszczędzanie to nie jest tylko też no, odkładanie pieniędzy z tych, co teraz mam bieżąco, ale też znajdowanie, uwielbiam po prostu szukanie zaskórniaków we własnej kieszeni, bo mamy ich mnóstwo, tak jak mam, piszę w wpisie, na blogu jest wpis na ten temat i tam jest mnóstwo pomysłów na to, jak znaleźć i załatać dziurę w swoim budżecie. Natomiast i też polecam Wam wpis o tym, jak właśnie usunąć przecieki budżetowe i też robiłam na ten temat kiedyś live'a, bo właśnie takie drobne rzeczy to są idealne sposoby, wiecie, tak naprawdę się okazuje, że 8 zł dziennie, nie wiem jak to światłem, to nie jest kwota, którą jak żyjesz po prostu tak nieuważnie, to są kwoty, które się wydaje, że może to jest trudne, ale tak naprawdę jak się przyjrzysz, co wydałaś, co kupiłaś wczoraj, to znalezienie 8 zł, których nie musiałaś wydać, które nie były koniecznie potrzebne i bez których byś mogła spokojnie przeżyć i nawet byś nie było smutno, nie wydaje się już takie trudne, ale wydajemy, bo nam się w tym momencie, kiedy wydajemy te 8 zł, wydaje, że to jest mało. Dzisiaj też jedna z Was napisała mi wiadomości, że zrobiła, że oszczędziła 10 zł, bo zrobiła zakupy na, to dziewczyna z mojego kursu, moja kursantka z kursu zakupowego, napisała, że zrobiła zakupy na urodziny w Empiku, tam nieważne kogo, bo ja to muszę opowiedzieć całą historię, oczywiście zamiast przejść do sedna. Zrobiła zakupy w Empiku i zamiast iść zrobić zakupy w Empiku, to zamówiła przez aplikację i oszczędziła dychę. No i to już jest jakby 10 zł, już jest, można ją przełożyć do koszyka, nie? Idziesz do, tak jak ja poszłam ostatnio do Rossmana i okazało się, że mogę odłożyć 5% jak zapłacę przez aplikację. To to robię, a te 5% od razu powinnam sobie przelać na konto oszczędnościowe. Bo czemu nie? Skoro szłam i miałam określony budżet, a teraz nagle oszczędziłam 5 zł, 5% wydatków, to było 11 zł, tylko i wyłącznie dlatego, że zapłaciłam przez aplikację, co kosztowało mnie zero jakiegoś wielkiego wysiłku, ale pomyślałam o tym, że dla mnie ta dyszka jest ważna, że ten trud teraz, który będę musiała wykonać, czy ona ten trud, że nie pójdzie sobie pooglądać książek i wybrać do koszyka, tylko zrobi to przez aplikację, to jest właśnie ten trud, który robisz dopiero wtedy, jak sobie uświadomisz, że masz cel. Bo normalnie, jakbym była w Empiku, już tam, jakbym była w Rossmanie i bym zobaczyła, że jest ta aplikacja, to by mi się może nie chciało. Bo muszę się skupić, muszę się zapytać pani, jak to dokładnie i tak dalej. Jak jest coś nowego, to też nam się nie zawsze chce robić, ale jak masz na przed oczami swój cel i wiesz, kurde, jak ja oszczędzę dzisiaj tą dyszkę, to ja już mam dzisiejsze oszczędzanie mojego 1000 odhaczone. To jest, czujesz się jak zwycięzca. I w ten sposób stawianie celów i dzielenie sobie go na zadania, takie małe, które są osiągalne. Dzisiaj już możesz go przed obiadem osiągnąć. To są takie rzeczy, że ty się już czujesz jak zwycięzca i dzisiaj już masz motywację na to, żeby jutro to samo zrobić. Bo to jest taka, wiecie, samonapędzająca się kula śnieżna, czyli sukces motywuje do dalszego wysiłku. Ludzie rezygnują zbyt szybko, jak długo nie widzą efektów. Na przykład jak podejmujesz sobie wyzwanie, że nie wiem, chcesz schudnąć 1 stycznia i nie schudłaś przez 3 dni restrykcyjnego jedzenia sałaty, to już Ci się nie chce, nie masz motywatora, poza tym to, co robisz, jest trudne i bardzo trudne, bo ten cel był zbyt ambitny i zbyt nierealistyczny i niesmartny, więc po prostu się poddajesz. Natomiast jeżeli byś sobie miała za cel nie samo, że wiecie, tam schudnę, tylko na przykład, że będę robiła codziennie, nie wiem, 20 przysiadów, no to jest bardziej realistyczne do zorganizowania niż po prostu schudnąć 10 kg w 3 dni. Więc małe cele i małe osiągnięcia nakręcają nas i dodają nam energii do tego, żeby iść dalej. I nagle, nim się spojrzysz, to każdego dnia, ja Wam tutaj wypisałam kilka pomysłów, to nie jest wszystko. To są pomysły, które możesz zrobić dzisiaj i znaleźć właśnie zaskórniaki w swojej szafie, po pierwsze zyskać już konkretne pieniądze, to jest najłatwiejsza droga od tego zacząć, dlatego że wtedy już masz coś odłożone na tym, nie dzieje tam pustka na tym koncie oszczędnościowym, tylko już masz jakieś konkretne pieniądze. Ja na przykład na moim koncie z Vinted mam od razu połączone do wypłaty kontem oszczędnościowym, nie z moim realnym, więc nawet nic mi się tam nie miesza, żadne pieniądze. Od razu wszystko to, co powiedzmy sprzedam na Vinted, przelewam na konto oszczędnościowe.
Jeżeli w ten sposób robisz, i też trzeba być ze sobą szczerym, bo wiecie, ustalamy po to ze sobą zasady, żeby się ich przestrzegać, że nie, a dobra, sprzedałam sobie na Oliksie starą szafkę, zarobiłam 100 zł, ale pójdę sobie do restauracji, bo mi się należy. Nie, sprzedałam tą szafkę, włożyłam wysiłek po to, żeby mieć oszczędzone pieniądze na koniec roku 1000 zł. I to jest jasne. Wtedy to jest jasne dla nas. I jesteśmy same ze sobą szczere i same z sobą się motywujemy, ale to musi być nasz cel, twój cel, twoje motywatory i twoje dlaczego. O. Zaraz o inflacji, zaraz zobaczymy. Aha, może zatrzymam się w tym momencie jak a propos inflacji. Jak się ma oszczędzanie długoterminowe do inflacji? Mnie inflacja zniechęca do oszczędzania. Wiesz co? Ci powiem. Inflacja to jest tylko 5%. Ostatnio sobie myślałam, bo chcę zwiększyć budżet na spożywkę, bo jest inflacja 5%. Więc skoro ja wydaję 1000 zł, i to też nie jest tak, że wiecie, inflacja jest liczona, to nie jest tak, że inflacja jest na wszystko podrożała o 5%. Nie jest tak. Inflację mierzy się, to jest tam, nie będziemy teraz o tym gadać, bo to jest... Mierzą, robią taki koszyk różnych produktów i tak dalej i to też podchła. To, że też dziewczyny jest jakby benzyna 2 razy droższa niż w tamtym roku, to głównie to ciągnie, że tak powiem, też inflację, ale okej, okay, dobra, 0,05%, czyli wiecie, ile muszę zwiększyć mój budżet? 50 zł o inflację, o ten procent inflacji, czyli wydawać, no wiecie, więc generalnie 1050 zł. Ja zwiększę to, chcę sobie, jeszcze sobie to przemyśluję, nie? Powiem Wam, że zwiększę sobie ten budżet, dlatego że dla Was. Nie chciałam tego mówić, ale dlatego, że nie chcę Was dołować, dlatego, że dostaję, wczoraj też dostałam wiadomość, że jak ja to robię, że robię tyle, dlatego, że ja, dziewczyny, ludzie, porównujemy się celami, które ktoś sobie postawił, ale zapominamy drogę, jaką przeszła ta osoba. Ja to robię od 6 lat. Od 6 lat. No to jaki mam mieć budżet? Jestem coraz lepsza. Ale nie zaczynam od takiego, więc dlatego myślę, żeby po prostu zwiększyć sobie ten budżet, dlatego, że ile będę tam wydawać, to wiadomo, nie? Natomiast generalnie, żebyście Wy też nie czuły się zdołowane na samym początku, bo obserwuję mnie dużo ludzi i wiem, że dużo ludzi po prostu rezygnuje z tego powodu, że myśli, że nie wiem, jak to robić. O, ale to jest inny temat. Wracając do inflacji. Ja nie mówię teraz tutaj o oszczędzaniu takim, które wiecie, będzie naszym formą zarobku. Czyli na przykład, że biorę sobie 10 tysięcy, odkładam na lokatę, na której jest 0,1% i czekam, aż będę miała dochód pasywny. To nie są takie czasy. Natomiast wiecie co, 3 lata temu były. Że jak odkładałaś coś na konto, ja na przykład na moim koncie oszczędnościowym, powiem Wam szczerze, nie dość, że mam po prostu tam 0,01%, to jeszcze co miesiąc płacę za nie złotówkę. Więc generalnie zazwyczaj jestem na minusie. No więc, no bo na minusie, no bo muszę płacić za to, że ktoś trzyma moje pieniądze, mimo że na przykład na koncie moim normalnym nie płacę, nie? No jak tam mam kwotę przychodu. Ale to nie o to chodzi. Dlatego, że to, co jak myślisz tylko o tym, co jest teraz, to żyjesz chwilą. Ale jak nie myślisz o tym, co będzie jutro, to nie będziesz, to nie dobra pomysł. Bo właśnie ja żyłam chwilą przez większość mojego życia. Dlatego, kiedy zdecydowałam się wziąć ślub, kiedy. No, ja mam też PKO BP. Ale przelewam tam te pieniądze i trzymam je tam, bo nie mam gdzie ich trzymać w skarpecie, nie czuję się bezpiecznie. A druga sprawa, no, PKO takie ma. A druga sprawa, wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że ja te pieniądze nie trzymam nam na procent. Ja te pieniądze trzymam tam na czarną godzinę. Ja te pieniądze trzymam tam, żeby się czuć bezpiecznie. Ja te pieniądze trzymam tam po to, żeby gdybym miała następnym razem jakąś trudną decyzję do podjęcia, to one są moim, że tak powiem, wsparciem, które trzyma mnie tutaj za rękę, dasz radę. Po to mi są pieniądze odłożone. Ja nie... I wiecie, im więcej teraz, i teraz ja je buduję, te oszczędności, bez względu na to, ile mam z nich procent zwrotu. No bo nie wiem, czy ja mam się przejmować tym, że urosną mi, wcześniej mi rosła złotówka, teraz mi rośnie, nie wiem, 50 groszy. No wiecie, jak ja bym miała tam miliony odłożone,
no to może by faktycznie się bym, ale wiadomo, że ludzie, którzy odkładają miliony, to raczej nie są tutaj i też nie inwestują na koncie oszczędnościowym, tylko inwestują. Ja się na tym nie znam i nie będę Wam o tym teraz tutaj opowiadać. Ja mówię o prostych takich rzeczach, które są, wiecie, o mojej codzienności, czyli o tym poczuciu bezpieczeństwa i o tym, że wiecie, nie boję się, żeby jutro. Wiecie co, to jest też, polecam zmienić bank. To nie jest takie proste. Czasami, poza tym, jakby zmiana banku jest właśnie, a nieważne, nieważne. Nie mogę zmienić banku. No, w każdym razie, dlatego że masz, że tak powiem, dużo innych też benefitów, więc ta złotówka jest jakby w moim ogólnym rozrachunku, nie opłaca mi się zmieniać banku. No. Aha, no i dobra, bo się znowu rozkojarzyłam i nie wracamy do celów. Ale o te oszczędności. Chodzi o to, że też jeżeli ja buduję sobie teraz te oszczędności, to teraz jest inflacja 5%, ale wiecie, jak jest w ekonomii, we wszystkim. Nie może być zawsze wzrost. Musi być raz wzrost, raz spadek, raz wzrost i tak będzie. Czyli jeżeli teraz jest taka, sytuacja się będzie normować i stabilizować i przyjdzie taki moment, że żeby... O Jezu, dziewczyny, wzruszyłyśmy temat z inflacją, bo wiecie o tym też, że jakby inflacja to też jest, wynika z tego, że rzeczy muszą być droższe, dlatego żeby obniżyć inflację, żeby ludzie mniej kupowali, wtedy się inflacja obniży. To jest wszystko ze sobą połączone, to też nie jest tak. Wtedy też są trudniejsze dostępności kredytów i tak dalej. Gospodarka też jest w jakiś sposób regulowana, ale to nie jest temat do tego i to jest też tak, że kiedyś te stopy procentowe będą wyższe. Co się okaże dla nas, że tak powiem, bo jeśli macie kredyty czy hipoteki, no to wiadomo, że teraz jest lepiej, potem będzie gorzej, ale będzie lepiej, jak masz oszczędności. Ja wolę sobie budować teraz oszczędności, kiedy wtedy, w tym momencie, kiedy wzrosną nam procenty na oszczędnościach, spadnie inflacja, to wtedy ja będę mogła się, że tak powiem, odkuć. Natomiast jeżeli ja będę czekała, aż będzie dobra koniunktura, no to będę czekała do świętego nigdy, dlatego że nigdy nie będzie tak, że z 5 minut zyskam pieniądze, które będę mogła odłożyć. Dobra, wróćmy do naszych celów. Czyli już mamy podzielone sobie... dobra, zaraz to będę... No właśnie, i trzymają nas. No właśnie, jak się ma inne... No dobra, okej, okay. Napiję się, resetujemy się, bo teraz będziemy ważne rzeczy mówić. Jak to mówią, nie szukajcie sobie wymówek na to, żeby nie oszczędzać, bo wiecie, ja trzymam pieniądze, powiedzmy tam jakieś słoiku, nie są tam zbyt wielkie kwoty, ale te pieniądze to nie jest też najbezpieczniejszy sposób, bo one też tam nic się z nimi nie robi, nie? Wiecie, są ludzie, którzy zakupywali, mojej babci na przykład, na wsi, tacy ludzie, co sobie, wiecie, po wojnie zakupywali swoje miliony w ziemi, po czym je odkopywali, a te pieniądze już nawet nie były w obiegu. Więc wiecie, pieniądz tak naprawdę, jak to mówią, nie ma żadnej wartości. Wartość ma to, co my za nie kupujemy i tego się trzeba trzymać, nie? Co nam dają? Dają nam poczucie bezpieczeństwa i taką niejaką wolność, no bo że mogę podjąć decyzję na przykład, że nie muszę wracać do pracy. Dobra. Do pracy na etacie. Ale przejdźmy teraz do tych kolejnych kroków. Ale zanim zaczniesz, już masz, załóżmy, tą listę wszystkich małych celów, zadań i tak dalej, nadal warto zrobić coś jeszcze zanim to się stanie. Czyli jeżeli na przykład zaczynasz odchudzać się, no to sobie musisz wiedzieć, gdzie stoisz. Czyli żeby wiedzieć, że będziesz ważyła tyle, to musisz wiedzieć, ile ważysz teraz. I żeby wiedzieć, jak masz zredukować na przykład ilość jedzenia, to musisz wiedzieć, ile jesz teraz. Bez takich danych, czyli ustalenia tego bazowego momentu, w którym teraz jestem, nie jesteś w stanie ruszyć do przodu, bo nie wiesz, gdzie jesteś. Czyli jak jesteś w lesie i zgubiłaś drogę i nie wiesz, gdzie jesteś, to musisz mniej więcej przynajmniej się zorientować, gdzie jesteś, żeby zacząć iść na północ, sprawdzić mech. Nigdy mi się to nie udało, naprawdę. W każdym razie, warto ustalić sobie swój, że tak powiem, punkt zerowy, czyli sytuację, w której teraz jesteś. Siąść sobie, i to są najtrudniejsze rzeczy, które są w tym planowaniu oszczędzania, czyli bycie szczerym ze samą sobą. Trzeba sobie siąść, ogarnąć jakąś kartkę, albo ten manual, który dla Was mam. Można sobie go cały czas pobrać, jak sobie widzicie, jest link bio i udostępniłam go 100 razy na story, a potem go dodam do strony też na
na blogu do pobrania. Natomiast to, co trzeba, to trzeba sobie siąść i wypisać sobie po prostu to, gdzie jestem. Czyli wszystkie swoje zobowiązania, kredyty, raty, pożyczki, wszystkie swoje też to, co już mamy, czyli rzeczy, które posiadamy, jakieś już oszczędności i tak dalej, jakieś lokaty i sprawdzić, jak to wygląda. Najczęściej 99% z Was tutaj, z Was, ze wszystkich ludzi, którzy z nami zaczynają oszczędzanie, okazuje się, że wyglądają to źle. Dzisiaj Wam przeczytam też właśnie fragment wiadomości, którą dzisiaj dostałam. Jestem z Tobą od początku roku i przeprowadziłaś mnie przez konkretną rewolucję. Na początku była załamka, co ja z tymi pieniędzmi latami robiłam, jak tak sobie po kolei uświadomiłam różne rzeczy, niby oczywiste i logiczne, ale to Ty otworzyłaś mi oczy. Mogłabym być teraz taka bogata. To jest właśnie to, że w tym momencie, kiedy sobie siądziesz i to policzysz, to masz doła. Myślisz sobie, Jezus Maria, tyle pieniędzy, w ogóle to wszystko tyle kosztuje, jakie to jest wszystko straszne. Ale taki zimny prysznic jest bardzo potrzebny, bo on nas wtedy otrzeźwia. Odsuwamy sprzed oczu wszystkie te rzeczy, które są nieistotne i widzimy, nad czym mamy pracować, czyli widzimy tego słonia, którego musimy gryznąć, podzielić na elementy. Najlepszym momentem, i to jest to, co ja zrobiłam i dlaczego się zdecydowałam na to, żeby policzyć, że możemy zrezygnować z mojej, że mogę zrezygnować z mojej pracy i że możemy przeżyć, no myśmy przeżyli tam 9 miesięcy z tej mojej 3-miesięcznej odprawy, tak jakby, ale żeby to zrobić, to musiałam policzyć budżet minimum. I to jest, nie wiem, czy to ktoś jeszcze używa takiego słowa, ja używam budżet minimum, dlatego że dla mnie to jest taka totalny fundament i podstawa. Czyli budżet minimum to jest taki basic, czyli tyle, ile wydajesz, ile musisz wydawać, żeby przetrwać. Bo nam się wydaje, że musimy dużo wydawać, żeby przetrwać, ale prawda jest taka, że wcale tak nie jest. Że większość rzeczy, które kupujemy, są zbytkiem i gdybyśmy nie mogli teraz wydawać, gdybyś nie miała teraz wypłaty, na przykład by się coś stało i nie dostaniesz dzisiaj wypłaty. Wiecie, wiele osób przez COVID było w takiej sytuacji, bardzo wiele osób znalazło się w sytuacji, w której z dnia na dzień są po prostu bez pracy albo mają zamknięte swoje biznesy. No i co wtedy? W większości się wydawało, że jest teraz dobra koniunktura i nic, i wszystko jest ekstra, nie? I tak będzie zawsze. Niestety tak nie było. I wiecie, pierwsze firmy, które upadły i się zamykały, to były firmy, które nie miały, które już marnie przędły moim zdaniem, bo jakby patrząc z perspektywy teraz też, jak mamy naszą firmę, i które nie miały żadnego, że tak powiem, zabezpieczenia finansowego, nawet żeby przetrwać 2 tygodnie. Więc to była taka sytuacja, ja też Wam tu pokazywałam w centrum Gdyni, gdzie jest, wiecie, mimo wszystko wydaje mi się i tak troszeczkę lepiej niż na przykład na południu Polski, ja mam takie wrażenie, bo tam wcześniej mieszkałam, że po prostu codziennie w centrum Gdyni padały jakieś sklepy, jakieś lokale, jakieś miejsca i to było tak przykre, bo ci ludzie nagle zostawali bez żadnych środków do życia. I teraz sobie i myślimy o tych wszystkich, zaplanujmy, ale takie sytuacje są. No są. Oglądałam ostatnio program o wielkim krachu finansowym w 2008, nie? I na Netflixie jest i zarówno czytała te Wasze wypowiedzi. I wiecie, i tam też ludzie, nikt nie, w ogóle świetny jest ten film. Ja w ogóle, kiedyś nie lubiłam takich w ogóle filmów, a teraz jest świetny. Jak dużo wcześniej byli ludzie, którzy przewidzieli ten krach finansowy przez to, że inni ignorowali wszystkie takie sygnały. Właśnie była zasada, wiecie, dawali w Ameryce, bo to w Stanach, że tak się powiem, zaczęło, a to był światowy kryzys, że dawali kredyty na przykład na mieszkanie na imię psa. Więc wiecie, o co chodzi. Więc zabezpieczenie było żadne. A ludzie kupowali obligacje, które były niby stabilne, ale nie miały żadnego pokrycia, bo one miały być pokryte tymi nieruchomościami. Nie pamiętam, jak się nazywa ten film, ale no, polecam Wam. Potem Wam powiem. W każdym razie, jeżeli nie wiesz, na czym stoisz, czyli jeżeli nie masz takiego budżetu minimum i nagle jesteś w takiej sytuacji, to siadasz i płaczesz. No bo wiecie, w tamtych czasach, jak na przykład właśnie był ten krach finansowy, no to maklerzy wyskakiwali przez okno. Bo, czemu? Bo żyli w bańce wyobrażenia, że tak będzie zawsze. Natomiast jeżeli wiesz,
Że te, nawet ja, wiecie, ja was też niekoniecznie muszę zachęcać do tego, że ty musisz żyć teraz na budżecie swoim minimum. Nie. Ale to, co ci daje budżet minimum, czyli twoje, to ile mówię, że musisz mieć co miesiąc minimalnie, to po pierwsze, wiesz, że tyle ci wystarczy. Czyli jak coś się wydarzy, to nie jesteś zestresowana, nie myślisz po prostu w ogóle, że zaraz umrzesz z głodu. Daje ci to spokój. Po drugie, pozwala ci też właśnie zbudować sobie poduszkę finansową na tyle, żeby chociaż mieć na miesiąc na i coś wtedy mieć, zyskujesz, kupujesz czas. I to przede wszystkim daje spokój, że wiesz, na czym stoisz i wiesz, gdzie jest twój, że tak powiem, punkt odniesienia. Możesz żyć sobie, bo ja rozróżniam trzy rodzaje budżetów. Budżet minimum, budżet taki realny i budżet taki, jaki żyjesz teraz. I mam w głowie taki filmik, pomysł na to, muszę go chyba nakręcić. Budżet taki pewnie jak masz teraz i jak sobie policzysz swój pierwszy budżet, taki aktualny, do którego też tu zachęcam w manualu, to to jest ten budżet, w którym jest po prostu, jakbyś ubrał na siebie wszystkie swoje ubrania z szafy i całą biżuterię. Tak wygląda twój budżet. Twój budżet realny to jest taki, którym wyglądasz jak człowiek i wychodzisz na ulicę, a twój budżet minimum to jest taki, wiecie, basic, czyli jesteś w t-shircie i w jeansach i to jest twój budżet minimum. I w każdym, i tak naprawdę najlepiej wyglądasz w minimum i w normalnym. Ten, który jest teraz, do niczego nie pasuje. Ja sobie lubię w ten sposób o tym myśleć i łatwiej mi się wtedy jest, wydaje, tak to sobie wyobrazić. Natomiast jak to w ogóle zacząć? Aha, i potem. I generalnie to, co no, pytacie, gdzie policzyć budżet minimum. Mini kurs Ogarnij swoje finanse. To jest dokładnie moja droga po kolei, jak ja to zrobiłam. Potem ulepszona 1000 razy, bo wiecie, na początku w ogóle ja robiłam takie darmowe szkolenia. Właśnie zliczenia budżetu minimum i też głównie dla właśnie mam, które chciałyby zrezygnować z powrotu albo zdecydować się na wychowawcze, albo właśnie zostać dzieckiem w domu trochę dłużej, więc on jest przetestowany przez mnóstwo osób. Jest to zwykły, jakby prosty manual, pokazuję Wam go teraz, ja mam go sobie tu wydrukowanego w segregatorku pomarańczowym. Zwykły, prosty manual, ja go cały czas, wiecie, on jest cały czas upiększany. Teraz jeszcze będzie jeszcze upiększany, ale jest jakby merytorycznie. Dokładnie tam jest to, co zrobiłam i przez lata, jakie zdobyłam doświadczenie, gdzie można znaleźć oszczędności i od czego zacząć. Bo wiecie, to, że ja tutaj na Instagramie pokazuję Wam, jak oszczędzać na spożywce, jak układać w lodówce, jak nie wyrzucać jedzenia, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, bo prawdziwe wielkie oszczędności są w Twoich wydatkach stałych. I tam za rzadko zaglądamy. No bo zastanów się, kiedy sobie myślałaś o tym, czy możesz na czynszu obciąć coś. Pewnie nie myślałaś. A możesz. Więc dla mnie. Wszystkie ta wiedza jest zebrana w mini kursie Ogarnij swoje finanse. W nim macie załącznikach. Jak decydujesz się na mini kurs, to dostajesz PDF, który składa się, ma 27 stron i jest taki. Jest po prostu do drukowania. Można go sobie spokojnie wydrukować, dlatego że to jest narzędzie do tego, żeby z nim pracować. Nie ma tu żadnych fancy obrazków, nie wiadomo czego. Jest prosty tekst po to, miejsce do pracy po to, żeby z nim pracować, dlatego że to jest zeszyt ćwiczeń. Do tego dołączony jest arkusz budżetu i arkusz do podliczenia wydatków na bieżąco. Dokładnie jest tu napisane w pierwszym module, że tak powiem, szukamy, dokąd idą nasze pieniądze. Czyli masz tutaj dokładną instrukcję, co zrobić, jak policzyć swój ten obecny budżet, nie? Tak to wygląda. Z kolorami, czyli jakie kategorie, co podzielić, co uwzględnić, w jakiej kategorii. Dlatego, że to, co na przykład dla mnie było bardzo trudne, to ten ogrom, i też zresztą w tym poście mam ostatnio pisałam, ten ogrom informacji, które można znaleźć w internecie, czyli jakby przytłaczały mnie tysiące sposobów, bo każdy ma jakiś swój świetnie działający sposób na ogarnianie swoich finansów i go promuje. Natomiast dla mnie one były wszystkie jakby właśnie nie dociągały
tej fundamentów, czyli nigdzie było zazwyczaj tak, że masz jakiś arkusz budżetu, czy ściągasz sobie jakąś aplikację i musisz, zaczynasz dzisiaj, zaczynam zapisywać. I już od razu pojawia się milion wątpliwości. O Jezu, a to muszę zapisać do jakiej kategorii? A to gdzie? A gdzie ja mam wpływy wpisać? A jest dzisiaj połowa miesiąca, to mi się opłaca? Czy możesz, tak zapisuję live'a. Czy możesz dzisiaj już zacząć, czy bez sensu poczekać do początku miesiąca, ale dzisiaj mam zryw oszczędnościowy, a jutro już może mi się nie będzie chciało. Jakby to wszystko mnie tak przytłaczało, że ja przetestowałam tysiące różnych aplikacji, tysiące różnych budżetów, aż siadłam, wzięłam sobie zeszyt po prostu zwykły w kratkę, zwykły taki, rozrysowałam sobie wszystko, co potrzebuję i przez pół roku tak wyglądał mój budżet, dziewczyny. Każdy jeden wydatek wpisywałam po prostu w te rubryki, bo teraz ten budżet jest oczywiście w wersji Excel poprawiony i jest dołączony, jest częścią mini kursu Ogarnij swoje finanse. Natomiast ja ten budżet stworzyłam właśnie ołówkiem, długopisem i pracując z nim na kartce, dlatego że to było jedyne, kiedy mój mózg mógł przełożyć to, co ja potrzebuję i co jest ważne, i żeby oddzielić ten cały fluff i nieistotnych informacji. I to, co Wam też piszę w tym manualu, który macie do pobrania, to, że żeby nie skupiać się na milionie kategorii, ja też tego nie wiedziałam. Na przykład ściągnęłam, pamiętam, jedną apkę, która mi się mega podobała, miała świetne opinie i tam było tyle kategorii, że ja w ogóle już nie wiedziałam, czy ołówek to jest dom, czy nie wiem, no w ogóle nie wiedziałam, do czego co mam wpisać. Dlatego, że wiecie, jak jest... Do wszystkiego to jest jakby do niczego, jak to mówią, prawda? Jeżeli budżet ma być i dla przedsiębiorcy, i dla no, nadmiar szkodzi. Ja jestem zwolennikiem minimalizmu, im mniej, tym łatwiej się czegoś jest nauczyć i łatwiej jest tego potem używać na co dzień, bo to nie o to chodzi, i tak zapisuję live'a, dziewczyny, zawsze zapisuję. Nie o to chodzi, żeby coś było, wiecie, wypasione i super, nie wiadomo jak pięknie wyglądało, tylko chodzi o to, żeby nam służyło na co dzień. To musi być na tyle wygodne urządzenie, żeby nam służyło na co dzień. Czyli dla mnie ważne było też, żeby ten budżet, jeżeli on mi wisiał na lodówce, to ja po prostu mogłam, nie zajmowało mi długo, żebym do niego wpisała. Jeżeli mam teraz taki Excel i mam go na komórce, to mi nie zajmuje długo, żeby go wpisać, chociaż to, jak ja robię teraz budżet, to zaraz Wam powiem, bo też nie jest tak, że ja wpisuję każdy wydatek codziennie, bo jestem leniwa, nie. Ale to zaraz do tego przejdę. W każdym razie, w pierwszym module dostajesz konkretne narzędzie, w którym po prostu masz tak, że stajesz dzisiaj, postanowiłaś, że dzisiaj jesteś, będziesz się weźmiesz za oszczędzanie i to robisz. I nieważne, czy dzisiaj jest pierwszy, ostatni, szesnasty, czy miałeś wypłatę wczoraj, czy przedwczoraj, możesz to zrobić. Dzisiaj możesz zacząć już panować nad swoimi finansami. To jest takie narzędzie, że dzisiaj siadasz, robisz to w jeden wieczór i jutro już wiesz, na czym stoisz i już widzisz pierwsze oszczędności. Ja jak to zrobiłam, zrobiłam to dokładnie w ten sposób, czyli no, tutaj macie instrukcję. Dostajesz taki arkusz roboczy, w którym tam sobie wpisujesz, dokładnie to jest napisane, nie masz żadnych wątpliwości, jak nie jesteś w ogóle matematyczna, jak nie znasz się na arkuszach, na niczym, to po prostu nic nie musisz robić, on ci wszystko za ciebie liczy, tylko musisz pisać wartości, które też jest instrukcja, jak sobie je znaleźć i które rzeczy, i też instrukcja, które rzeczy zaznaczyć do czego. Kategorii nie jest też nie wiadomo ile, dlatego że ja jestem zwolennikiem, im mniej kategorii, tym lepiej. Ważne, żeby zlokalizować, jak to mówię, stogi siana, a potem dopiero szukać w nich igły. Czyli jeżeli już sobie zlokalizujesz te główne kategorie i zobaczysz, że to od razu też już siadając, robiąc to, to zauważysz, gdzie, zresztą każdy z nas chyba wewnętrznie czuje, gdzie ma jakiś problem, nie? Są kategorie, które jesteś w stanie się zająć nimi w minutę, czyli na przykład, nie wiem, no, dla mnie znaczy w minutę, szybko się uporać z problemem na przykład i załatwić i już po prostu wprowadzić takie zmiany, które będą działały na długofalowo, czyli na przykład jeżeli masz problem z kupowaniem ubrań, to po prostu musisz sobie ustalić pewne zasady i on ten problem rozwiążesz. Czy z kosmetykami, przynajmniej ja przeszłam przez te wszystkie kategorie po kolei i o nich teraz na przykład Wam nie mówię tutaj tak często, dlatego że one nie są takie, wiecie, ekscytujące, po prostu im dłużej coś robisz i cały czas robisz to samo i to przynosi efekty i potem przestajesz już być uzależniona od kupowania ciuchów online, no bardzo szybko to mija. Abstrahując, ja teraz robię sobie trochę detoks od telefonu i powiem Wam szczerze, na pewno Wam o tym opowiem jeszcze, bo jestem zachwycona wynikami, ale wiecie co, byłam z siebie dumna na koniec tamtego tygodnia, bo obniżyłam ilość spędzonego czasu na komórce o 20%.
Ale to był męczący tydzień. Natomiast dzisiaj jest już trzeci dzień. Dzisiaj pewnie będę mieć troszkę dłużej, bo jestem live na telefonie. Ale wiecie, to też nie o to chodzi, bo ja też mam często wymówkę, że skoro pracuję online, to muszę używać telefonu. Ale o Jezu, opowiem Wam o tym na pewno. Już w tym tygodniu zrobiłam 30% mniej niż w tamtym tygodniu, który był 20% mniej niż wcześniej używam. I nagle mam czas na czytanie książki. Miałam czas na drzemkę w weekend. Więc generalnie. Małe zmiany każdego dnia na początku są trudne, a potem są łatwe i okazuje się, że wszystko jest takie proste, a sami sobie utrudniamy. Ale wróćmy, dobra, już mi się woda skończyła, czas się zbliżać ku końcowi. Dobra, czyli jak już sobie policzysz te wszystkie kategorie, dostajesz twarde liczby. W drugim module masz coś takiego jak, że tak powiem, wprowadzamy pieniądze na manowców. Najczęściej po tym podliczeniu, jak sobie wyjdą ci te rzeczy, to masz wielkiego doła. I ja mam też tutaj, dlatego, wiecie, ja zawsze lubię, żeby te rzeczy, które robimy, miały sens, dlatego u mnie też jest dużo takich analiz, nie? Zawsze Was zachęcam do tego, żeby sobie pewne rzeczy przemyśleć, żeby nie robić czegoś po prostu, co nam nie pasuje. I też te emocje, które są związane z tym, na przykład podliczeniem budżetu, albo z tym, że wiecie, masz to uczucie, że boisz się sprawdzić stan konta. Ja nie mam już teraz, a kiedyś miałam. To był dla mnie, jak czułam, że po prostu wolałabym mieć rąbać kamienie na drodze. Nie mam teraz tego, dlatego że ja sobie z tym poradziłam właśnie w ten sposób, że sobie podliczyłam, że sobie zastanowiłam się, jak ja się z tym czuję, co to dla mnie robi. Dlatego też w tym module nie, zachęcam Was nie pomijać żadnego z etapów, bo to są etapy, które moim osobistym odczuciu i w doświadczenia wiem, też innych osób, że są ważnym etapem zmiany, czyli pogodzenie się z tym, że okej, okay, tak jest, przebacz sobie. To nie jest źle, że wydałaś tyle czy tyle. Po prostu tyle wydałaś, to jest fakt. To nic nie świadczy o tobie. O tobie świadczy dobrze to, że teraz siedzisz tutaj i to robisz. Możesz być siebie dumna, bo jesteś lepsza od 90% świata, który nic nie robi ze swoim życiem, tylko liczy, że nie wiem, piekła nie ma, jak to mówią. Robisz to teraz, podjęłaś decyzję i to, co było, okej. Milion razy poległaś wcześniej. Okej, okay, ale wcześniej nie miałaś dobrych narzędzi, nie zrobiłaś sobie dobrego planu, nie postawiłaś sobie dobrego celu, nie otworzyłaś tego Excela i nie wpisałaś tam rzeczy, nie zobaczyłaś tych liczb tak, jak one wyglądają. To jest już było. To, co robisz w pierwszym module, to nie jest też nic, co robisz dzisiaj. To jest za tam ostatnie 30 dni, czyli ostatni miesiąc i to są rzeczy, które się już wydarzyły. Nic już z nimi nie możemy zrobić. Możemy zrobić na to, z tym, co jest dzisiaj i jutro. Więc na podstawie tych danych w kolejnym module masz, widzicie, tu macie taką tabelkę i tu są wszystko pytania, które trzeba wypełnić, żeby po prostu pogodzić się z tym, że jest jak jest i będzie lepiej. Kolejne module robimy wreszcie oszczędności, czyli faktycznie siadamy i patrzymy na te wszystkie wydatki. Bo też oddzielimy sobie wydatki stałe, wydatki, które muszą być, od tych wydatków, które są, płacimy, a tak naprawdę nie muszą być. Ja do nikogo nie zmuszam do żadnej zmiany i też nie daję Wam gotowych rozwiązań nigdy, że tyle musisz zrezygnować z tego czy z czego. Dlatego że każdy z nas jest inny i ma inne potrzeby. To, co dla mnie jest nieważne, dla Ciebie może być po prostu sednem i to jest ok, dlatego to Ty musisz sama sobie siąść i przeanalizować swoje wydatki, najlepiej z partnerem, bo to wiecie też tak jest, tylko że musicie też pamiętać o jednej rzeczy, że warto nie namawiać na siłę na razie osoby drugiej, jeżeli dopiero zaczynacie taką tą oszczędną drogę, dlatego że to, że my jesteśmy podekscytowane teraz, to nie znaczy, że ktoś inny też jest i bardzo chętnie chce zrezygnować, nie wiem, ze swojego Eurosportu. Ale wiecie, są inne rozwiązania. Często warto znaleźć po prostu iść pójść na kompromis. Tutaj macie taką całą tabelę, która dotyczy z pomysłów na zredukowanie wydatków stałych, czyli co zrobić, żeby zredukować trochę czynsz, jak sobie poradzić z kredytami, z ratami, z ubezpieczeniami i z wydatkami takimi zmiennymi, czyli jak na przykład woda, prąd, transport, kablówka, internet, telefon, siłownia. Subskrypcje, to jest mój taki przykład, wiecie, shame on me. Ale wiecie, ja nie jestem idealna, wszystko co się nauczyłam to na własnej po prostu. Wiecie, za co płaciłam, jak sobie robiłam to pierwszy raz, to się okazało, że płacę 80 zł co miesiąc za subskrypcję profilu randkowego, z którego w ogóle nie korzystałam. Pominę fakt, że byłam już, wiecie, po ślubie.
Więc generalnie problem był w tym, że po prostu czasami się zapisujemy do czegoś i zapominamy o tym, nie sprawdzamy stanu konta, bo nas to przyprawia o stres i co miesiąc, wiecie, 800, prawie 1000 zł wydawałam rocznie, nawet o tym nie wiedząc, na coś, czego w ogóle nie korzystam, nie używam i w ogóle co za pomysł. I nie znalazłam tam męża. Więc generalnie jest pewnie pełno takich rzeczy. Czasami kupisz sobie jakąś, nie wiem, apkę, zapłacisz 5 zł, okazało się, że to nie było jednorazowe 5 zł, a 5 zł co miesiąc, albo coś, takie rzeczy. I to jest taki moment, w którym ty te wszystkie rzeczy znajdziesz. To są już realne pieniądze, które faktycznie już będziesz miała oszczędności. Czyli dostajecie taką opcję i po tym robisz sobie właśnie listę tych zadań do zrobienia już dziś. Na przykład zadzwonić do operatora kablówki i poprosić o lepszą ofertę. Albo nawet jeżeli nie zrezygnujesz z niej, to sobie możesz, jak się zastanowisz, co oglądasz, to możesz sobie dopasować lepiej swoją ofertę. Zadzwonić do telefonii komórkowej, żeby sobie móc. Nie wiem, ponegocjować swoją wypłatę. Wiecie, ja na tych wszystkich negocjacjach oszczędziłam ogromne pieniądze. Ja kiedyś tutaj też mówiłam, na restauracji też robiłam takie, że tak powiem, porządki, bo myśmy odkupili restaurację, która już działała. Ja rocznie oszczędziłam na takich negocjacjach umów, zmianach taryf, dopasowania, nie wiem, internetu do naszych bardziej potrzeb, czy tego, co jakby, że. Oszczędziłam rocznie 8 tysięcy w restauracji, robiąc tylko porządki w naszych wydatkach. Więc pomyślcie sobie, ile możecie zrobić w domu oszczędności, zastanawiając się na to, co wydajemy. Ale jesteś w stanie to zrobić dopiero jak wiesz, co wydajesz, nie? To macie w kolejnym module. A to, co jest potem, to jest właśnie ustalenie budżetu minimum, czyli tu jest budżet minimum, tutaj jest taki screen z arkuszu budżetu, który dostajecie. I budżet minimum to jest właśnie to, wpisujesz sobie tam wszystkie kwoty, które on jest podziałem na wpływy, wydatki stałe, wydatki zmienne, bo ja w ten sposób dzielę sobie wydatki, żeby. Po co to robię? Dlatego, że ten budżet jest też tak sformułowany, żebyś ty musiała go zrobić raz i potem miała święty spokój. Bo dla mnie codziennie, co miesiąc na przykład siadanie do budżetu i wpisywanie z powrotem moich wszystkich stałych opłat, wszystkiego, to co jest co miesiąc takie same, co ja muszę tak czy inaczej zapłacić, to jest po prostu marnowanie czasu, którego ja nie mam i to jest wysiłek, który wkładamy w rzeczy, które są nieistotne. Bo jesteśmy w stanie to zautomatyzować. Czyli ten budżet, który tutaj dostajecie, ten arkusz, jest tak skonstruowany, że możesz sobie go edytować, oczywiście, bo czasami są też osoby, które na przykład mówią, jak prowadzić budżet przy nieregularnych dochodach. Na ten temat też jest live, jak sobie zjedziecie niżej, robiłam na ten temat live i wiecie, i też jest, tutaj pytacie o cenę, zaraz powiem, jest teraz, live o nieregularnych dochodach i jest też live o tym, jak prowadzić budżet w małej firmie, dlatego że te na przykład często jest tak, że nieregularne dochody to są dlatego, że macie działalność albo jesteście na jakichś tam prowizjach. Natomiast jeżeli macie działalność, no to taki budżet jest też must have, bo zaraz. Obejrzyjcie sobie tamten live, jeżeli chodzi o nieregularne dochody, natomiast taka opcja w tym budżecie jest też rozważona. Czyli jeszcze sobie po prostu liczysz mniej więcej. Jest tu też opcja dla osób, które mają nieregularne przychody, dlatego że ja też jestem taką osobą. Generalnie, ale pamiętajcie, zawsze nieregularne przychody można, kiedy to jest kwestia też z punktu patrzenia. Jest zawsze taki przychód, który jest dla ciebie regularny, czyli zawsze dostajesz jakieś tam ileś. Więc generalnie. Ojejku, wszyscy teraz nagle do mnie piszą. Przepraszam Was, bo już długo dogadam. Ok, czyli liczysz sobie budżet minimum. Jak sobie liczysz budżet minimum, to jest taki budżet, który jest po prostu bez żadnych ekstrawagancji. Taki jak na przykład dzisiaj byś straciła pracę i gdybyś musiała tylko zapłacić, co musisz, ile musisz wydać na jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Ale też nie ma gotowego budżetu minimum dla osób, które, bo ja Ci powiem, że masz tyle wydać na spożywkę. To jest to, o czym mówiłam wcześniej. Dlatego, że każdy je inaczej. Dlatego, żeby stworzyć swój budżet minimum, to musisz go stworzyć na podstawie swoich wydatków. Jeżeli nagle okazuje się, że wydajesz na jedzenie 3000, a ja Ci każę dać mi 1000, to przecież to Ci się nie uda.
Więc musisz sobie ustalić swój budżet minimum na podstawie swoich bieżących wydatków i faktycznych potrzeb. I jest to prawda taka, że potem w miarę czasu, jak będziesz, na przykład dla mnie tak jest teraz, że to, co było naszym budżetem minimum, jak zaczynaliśmy, to teraz jest moim normalnym budżetem i mi jest ciężko wyjść na jakieś ponad go, ale dlatego, że ja po prostu robię to bardzo długo i mam dużo sposobów na oszczędności. Natomiast stopniowo, małymi krokami, nie wszystko od razu. Dobra, jak już zrobisz budżet minimum i dostajesz tą wartość, to wiesz już teraz, ile jesteś w stanie oszczędzić. I teraz już po takim ustaleniu budżetu minimum widzisz, czy 1000 zł dla Ciebie to jest naprawdę praca, czy to jest naprawdę ambitny cel w kwestii 4 miesięcy, czy tam 3. Czy budżet minimum to jest cel, który możesz zrealizować do końca tego miesiąca i tak naprawdę powinnaś sobie postawić, oszczędzę 5 tysięcy do końca roku. Jak zrobisz budżet minimum, to Ty to widzisz. Jak siedzisz teraz tutaj ze mną i sobie Ci się wydaje, to tego nie wiesz. Dlatego musisz wykonać tą pracę. I to jest ten trud, o którym piszę w stawianiu celu SMART, że musisz wykonać ten trud i tą pracę, ale teraz, kiedy masz motywację, to będzie łatwe. Natomiast jak będziesz, muszę podłączyć telefon, dziewczyny. Natomiast jak będziesz jeszcze czekała na jeszcze inną dawkę motywacji, to lepszej motywacji niż zrobienie tego dzisiaj już na pewno nie będzie. Nie wiem, czy ja to dosięgnę. Dobra, ale co potem? Mam budżet minimum i super i znowu nie wiem, co dalej. No nie. Tak jak Wam powiedziałam, czekajcie, muszę podłączyć telefon. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że teraz głos nadal mnie słychać dobrze. Dalej budżet minimum. Ok. Jest na to cały moduł 5, czyli robimy sobie nasz budżet miesięczny. Piszę tutaj o tym, jak sobie z tego budżetu minimum zrobić faktyczny budżet miesięczny, jak zrobić go raz. Ja potem sobie po prostu kopiuję ten arkusz na kolejny miesiąc i wpisuję tylko wydatki takie zmienne, bo ja sobie też to... wszystko to jest tutaj wyjaśnione, dlaczego, jak i co i po co. Natomiast wszystkie wydatki, które już mam na ten moment, jeszcze na przykład muszę płacić co miesiąc, to je mam w jednej rubryce, ich nie uzupełniam co miesiąc. Po prostu mam ustalone też polecenia zapłaty i ja wiem, ile pieniędzy mi zejdzie co miesiąc. O, super. Co miesiąc z konta i dzięki temu zostaje mi na sam koniec, jak te wszystkie ważne rzeczy wpiszesz w budżecie, to zostaje Ci kwota do wydania w tym miesiącu. Jak już sobie masz tą kwotę do wydania w tym miesiącu, to Ty masz święty spokój. Oczywiście najpierw też wpłacasz sobie rzeczy, które chcesz oszczędzić, nie? Bo płacisz najpierw sobie. I już masz święty spokój, bo widzisz. I nawet jeżeli masz to, i też wiele osób mówi, o Boże, bo ja nie chcę zobaczyć, że mam tak mało. No ale to nie zmieni, że masz mało, jak to zobaczysz. To jest fakt. Więc to, co Ci daje prowadzenie takiego budżetu i to, że masz ten budżet i wiesz, ile Ci zostaje na koniec miesiąca po opłaceniu wszystkich powiedzmy opłat, nawet jeśli to jest mało, to masz miesiąc na to, żeby wykombinować więcej. Czyli na przykład postawiłeś sobie cel, że chcesz oszczędzić 1000 zł, ale okazuje się, że Ci zostaje tyle, że w ogóle cud, że jakoś do końca miesiąca dotrwacie. Choć wiecie co, tu jest dużo różnych dziewczyn, ja też z Wami wszystkimi rozmawiam i są dziewczyny, które na przykład mają ciężką sytuację i które mają też na przykład duże rodziny i wiecie, ich sukcesy są takie, na przykład jedna dziewczyna mi po kursie, bo też jakby, no dobra, nieważne, po kursie zakupowym jedna z dziewczyn mi napisała, że dla niej sukcesem jest to, że w tym miesiącu zostało jej 80 zł. A zawsze musiała pożyczać. Dla mnie to jest taki sukces dziewczyny, że po prostu jak ja czytam takie wiadomości, to mi się chce tutaj siedzieć i do Was gadać, bo dla mnie zaraz mi się płakać, nie? Zawsze jak czytam te wiadomości, to mi się chce płakać, bo jeżeli komuś zawsze brakowało, jeżeli ktoś liczy każdy grosz i po prostu co miesiąc, na koniec miesiąca musi myśleć, skąd ja wykombinuję, żeby dzieciom dać obiad, to jeżeli Ci zostaje nagle 80 zł, to jest, no sorry, ale jak dla mnie jak gwiazdka, nie? Więc dla mnie są też tu takie dziewczyny i też to nie jest tak, że to się nigdy nie da. Jak nic nie zrobisz, to nic się nie zmieni, po prostu musisz spróbować. Więc nawet jeżeli zobaczysz sobie w tym swoim budżecie minimum, że Ty po prostu masz mało tych pieniędzy i nie dość, że chciałabyś, nagle Twój cel staje się mało realny, więc możesz go sobie dopasować do siebie, ale na przykład Twoim celem może być to, że w tym miesiącu nic nie pożyczę albo w tym miesiącu złożę 50 zł, który też warto postawić. Jak Ty widzisz taki budżet minimum, to masz cały miesiąc na to,
żeby wykombinować, jak to zrobić. A sposobów na to każdego dnia Wam dziewczyny pokazuję, o Jezu, mnóstwo. Zresztą w tym manualu też Wam napisałam. No nawet mówię, choćby właśnie wyprzedanie swoich gratów, czy no nie wiem, planowanie posiłków, czy mądre robienie zakupów, czy tysiące różnych sposobów znajdziesz, ale czy nawet poszukanie dodatkowej pracy. Wiecie, czasami tak jest, że odkładamy pewne decyzje, ale które tak naprawdę mogłyby nam pomóc, bo jak widzisz na oczy, że Twoja sytuacja jest ciężka i niewiele Ci się pomoże, albo choćby skorzystanie, co Wam przecież ostatnio mówiłam, skorzystanie z pomocy na przykład właśnie tych paczek żywnościowych. Nagle zaczynasz, Twój cel zaczyna Cię nakierowywać na właściwą drogę, czyli pomaga Ci rozwiązać Twoją sytuację. Nawet jeśli ta sytuacja jest trudna, to wtedy Twój cel jest na przykład, że potrzebujesz mieć zostawić 50 zł, to skorzystasz z pomocy z Caritasu, z paczki żywnościowej. Już nie wydasz, nie wiem, 100 czy 150 zł w tym miesiącu na spożywkę, więc możesz ją wykorzystać na coś innego. Ale żeby o tym pomyśleć, że to chcesz zrobić, żeby mieć motywację, żeby to zrobić, no to musisz sobie ustalić ten cel. I to się wszystko, że to się wszystko zazębia. Dobra, odpowiem Wam teraz na... Oczywiście ten kurs jest teraz w promocji przez cały tydzień, to co Wam mówię. Powiem Wam jedną ciekawostkę a propos tego kursu, dlatego że ja ten kurs, ogólnie rzecz biorąc, tak jak Wam mówię, na początku był właśnie jako wersja takiego wyzwania. Potem wstawiłam tylko materiały, takie nieobrobione z materiału do sklepu, bo mnóstwo osób mnie pytało o te materiały. Natomiast potem sobie siadłam do niego i zrobiłam z niego konkretny kurs, poprawiłam wszystkie takie rzeczy, które mogły być wątpliwości, żeby on był wystarczająco uniwersalny. Dołączyłam porządnie właśnie PDF-y i tak dalej, zedytowałam je tak, żebyście mogły być stosowane bardziej uniwersalnie. I powiem Wam szczerze, nigdy ten kurs nie miał żadnej premiery. Tak jak wszystkie moje e-booki miały premiery i miały z wielką pompą były zrobione, to tak Wam powiem, że nie miał nigdy premiery. A wiecie, powiem Wam szczerze, że to jest produkt, który się najlepiej mi sprzedaje w naszym sklepie, w moim sklepie. Bez żadnych promocji i tak dalej, dlatego że jeżeli czytacie sobie opinie, tak naprawdę, to większość z nich jest z powodu tego. Dlatego że ktoś siadł, policzył i zaczął robić to, co potem mówię na Instagramie. To jest jakby podstawa, bo możesz się nauczyć mrozić, możesz redukować chemię, możesz się nauczyć robić zakupy i to jest potrzebne. Tylko że to jest to, co już robisz potem, jak już wiesz, to są już zadania, które wykonujesz, jak wiesz, na czym stoisz. Od czegoś trzeba zacząć i to jest, dlatego postanowiłam zrobić sobie ten tydzień, bo mówię, że zasłużył sobie na to, bo wielu dziewczynom oszczędził mnóstwo pieniędzy. I wiecie, jak czytam potem wiadomości, że ja już nie czekam na wypłatę, to dla mnie to jest po prostu jak Boże Narodzenie. Jest Was tu mnóstwo też dziewczyn, które wiecie, są ze mną długo i cały czas są i dla mnie to też jest po prostu, bardzo jestem wdzięczna, bo to pokazuje tylko to, że to działa, że to nie jest jakieś wymyślone i wiecie, ja Was tu po prostu nie wiadomo, co Wam tutaj opowiadam, gruszki na wierzbie. No to działa, sama to przetestowałam. I to nie o to chodzi, żeby, wiecie, mieć miliony i mieć po prostu... Ale jak już masz 1000 zł na koncie, a nie masz, to już czujesz się na pewno lepiej, nie? Dobra, lecimy z pytaniami. Tak, kurs nazywa się Ogarnij swoje finanse, jest w sklepie. Zaraz Wam wrzucę w sklepie mojenawierzchu.pl. Oczywiście, bo jest teraz nie ma... Ogarnij swoje finanse i jest teraz w promocji. Można go sobie kupić. Dobra, bo ktoś tu pisał, że ma. Kupiłam Twój kurs, tylko mam problem, bo mąż ma swoją działalność i te przychody są bardzo zróżnicowane. Żadnej systematyczności. Odsyłam Cię. Ja też mam swoją działalność i my mamy restaurację, mój mąż ma też działalność. Odsyłam Cię, dziewczyny, do live'a, jak planować budżet przy nieregularnych dochodach. Dlatego że tak, to jest, mówię, temat na osobny live, który był i to jest tak, dziewczyny, wszędzie musisz postawić sobie cel. Jak ja sobie policzyłam budżet minimum, zdecydowaliśmy się z mężem, że nie wracam do pracy. Poszłam rozmawiać z moim szefem, że ja, okej, bo wiecie, ja pracowałam, dziewczyny, 13 lat, miałam umowę na czas nieokreślony i nie byłam nigdy, byłam
rewelacyjnym pracownikiem. Nie było na mnie żadnych skarg ani nic, wręcz pracownicy mnie uwielbiali, mówiąc nieskromnie, ale taka jest prawda. Więc dla zwolnienia mnie, wracającej, że tak powiem, po macierzyńskim, nie wchodziło w grę. Jeżeli firma chciała się mnie pozbyć, a chciała, bo wiecie, łatwiej jest zatrudnić dwóch facetów niż mnie jedną pyskatą, to jakby nie mieli, że tak powiem, za dużo kart przetargowych. Dostałam propozycję, tylko wiecie, dostałam propozycję, że wiecie, utrudnianie mi powrotu i wiecie, zadam sobie pytanie, czy ja się naprawdę chcę z nimi szarpać i użerać i nie wiem, iść do sądu i wiecie, bo bym wygrała i chcę chodzić do pracy, której nie cierpię i która już nic mi nie przynosi i się stresować, czy chcę zrobić coś ze swoim życiem. Zdecydowałam, że chcę zrobić tak, natomiast musiałam wiedzieć, ile muszę mieć pieniędzy, ile muszę dostać, jakie warunki odejścia. I też jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to nigdy nie dajcie się, że tak powiem, zrobić bambuko, bo naprawdę można dużo wygrać od pracodawcy, jeżeli masz... Zawsze można wygrać, jak trzeba tylko o swoje walczyć. Na każde pytanie, niezadane pytanie, odpowiedź jest nie. Jak zapytasz, najwyżej usłyszysz nie, ale jak nie zapytasz, to na pewno usłyszysz nie. Dobra, w każdym razie ja musiałam wiedzieć, ile my potrzebujemy pieniędzy, żeby przetrwać, bo zdecydowaliśmy się też w tym samym czasie kupić restaurację i po prostu no, zainwestować w to i zbudować ten biznes. I dziewczyny, jak ja bym nie wiedziała, ile potrzebujemy, żeby mieć na miesiąc, no to jak ja bym mogła się, to ja bym się ucieszyła z byle ochłapu, bo by mi powiedział takie super warunki, wow, wynegocjowałem Ci tyle i bym to wzięła i spoko. Ja wiedziałam, ile muszę mieć pieniędzy, ja musiałam wiedzieć, wiedziałam, ile mam czasu na to, że muszę wrócić do pracy albo muszę zacząć zarabiać. Więc jakby ja miałam deadline'y i jakby dzięki temu, że to policzyłam, że to zrobiłam i policzyłam to, to ja wiedziałam, na czym stoję. Ja każdego dnia wstawałam, wiecie, o 5:00 pisałam e-book, czy jak Arianek poszedł spać, wiecie, no, ja byłam w domu z moim dzieckiem sama, mój mąż pracował non-stop codziennie w restauracji, nie miała ani jednego dnia wolnego, dziewczyny. To nie jest tak, że jak wiecie, rozkręcasz biznes swój, to od razu po prostu zarabiasz kokosy i w ogóle masz tysiące pracowników. Nie masz, bo cię na nich nie stać, bo musisz po prostu zapłacić miliony rzeczy, też się uczysz, popełniasz błędy i też, no wiecie jak jest. Też nie mieliśmy, to jest właśnie ta sytuacja, w której ja żałowałam, że nie zaczęłam oszczędzać wcześniej, bo chciałabym mieć, nie wiem, poduszkę finansową taką, żeby mieć trochę więcej luzu, a nie każdego dnia po prostu słyszeć tykający zegar, że nie wiem, że muszę coś zrobić. I jakby ten deadline miałam ustalony i ja potem jakby to decydowało o tym, jakie kolejne kroki muszę podjąć, jakie my podejmujemy kolejne kroki w naszym biznesie i co będzie dalej. Więc jeżeli zdecydowałam się założyć działalność albo mieliśmy restaurację, to żeśmy sobie ustalili, jakie jest nasze minimum, ile musimy mieć co miesiąc przychodu, żeby to się nam opłacało. Bo też pamiętajcie, biznesu nie prowadzi się po to, żeby to było hobby, tylko żeby na nim zarabiać. Jak masz działalność i wiadomo, jak masz świetny miesiąc, to ekstra. Natomiast jak masz działalność i wiesz, że potrzebujesz na przykład mieć z niej co miesiąc, nie wiem, bo twoja rodzina potrzebuje załóżmy na utrzymanie się załóżmy 5 tysięcy. I to jest tyle, ile musicie mieć co miesiąc, bo taki masz budżet minimum. Nie możesz mieć mniej. To jak już to wiesz, to wracasz sobie wtedy do swojej karty celów, która jest akurat tu do oszczędzania, ale sobie stawiasz swój smartny cel i mówisz tak, w moim biznesie mój cel w tym miesiącu muszę zrobić 5 tysięcy dochodu, nie przychodu. Dochodu, bo wiecie, dochód a przychód to są jeszcze dwie różne rzeczy, ale teraz to nie jest też gadka o biznesach. Jeżeli ja muszę mieć 5 tysięcy dochodu, to wtedy robię dokładnie to samo. Siadam, ustalam, na czym stoję, wyliczam sobie mojego biznesu budżet minimum, bo ja, dziewczyny, tego samego arkusza używam do restauracji i tego samego arkusza używam do mojej nawierzchu. Mam troszkę go podrasowanego pod te potrzeby, które tam mam. Natomiast liczę, ile muszę mieć minimum w biznesie, ile mnie kosztuje, powiedzmy, utrzymanie, koszty stałe, ile są koszty, ja mam akurat zależne od przychodu, a ile mogę z tego zarobić, ile muszę zapłacić ZUS-owi podatków, a ile mogę z tego zarobić. I jak już widzę tą kwotę, która mi zostaje do zarobienia, to wtedy siadam i piszę, co ja mogę zrobić, żeby w tym miesiącu było więcej. I wiecie, jak była sytuacja, że był COVID i nas zamknęli, to ja nie siadłam i nie płakałam, tylko wiecie, co zrobiłam. Siadłam z mężem, wypisałam wszystkie rzeczy, które my możemy zrobić, jakie są nasze plusy, żeby nasza restauracja nie upadła. No bo to było jedyne nasze źródło dochodu. I dziewczyny, jak wiecie, nie masz pracy,
Nie masz, ja jeszcze wtedy nie miałam działalności, bo ja zaczęłam swoją działalność, ja jeszcze wtedy nic nie zarabiałam. I co? I zamykają restaurację. Musieliśmy siąść i zrobić wszystko, co możemy, żeby przynieść dochód. Natomiast jeżeli to, co robisz, ci nie przynosi wystarczająco dużo pieniędzy, no to musisz włożyć w to wysiłek i ustalić sobie swoje minimum. Ale jak już sobie ustalisz, najpierw, ja tak myślę, że tak to powinno być, ja tak to robię w domu. Czyli ustalam nasze potrzeby domowe, to ile mamy, to na ile nas stać. Potem ustalamy w takim razie, jaki musimy mieć przychód i wpływy do naszego budżetu domowego i na tej podstawie planujemy cele biznesowe. Bo ja muszę mieć tyle, a jeżeli chcemy coś więcej osiągnąć, no to możemy sobie wtedy zwiększać, ale minimum muszę mieć tyle. Dlatego mówię, że nieregularne przychody, jasne, raz to raz może być więcej, raz mniej, ale musi być minimum tyle. Jeśli nie ma, to ja siedzę i po prostu nic innego nie robię, tylko skupiam się na tym, żeby zarobić więcej pieniędzy. Na przykład w restauracji. Wiecie, jest mnóstwo różnych możliwości, ale dopóki nie zaczniesz nad tym pracować, no to... No to nie zaczniesz, no nie zaczniesz. A wiesz co, jak ci się coś uda, zacznie coś działać, to wdrażasz i stopniowo to rośnie. Więc jakby tak to działa, jakby zawsze trzeba zacząć od zera, czyli od ustalenia tych fundamentów bazowych. Jeżeli nie zaczniesz od porządku w swoich finansach, widzicie, u mnie jest ciężko, bo pracuję w usługach. Nie jest ciężko. Jest ciężko, jak nie zaczniesz sobie stawiać, wszędzie jest ciężko. Zawsze jest łatwo patrzeć tam, że inni mają lepiej. Natomiast ciężko jest, no raz dużo, raz mało, ale musisz sobie ustalić po prostu kwestię tego, jakby, Jezu, dziewczyny, to jest, już kończymy tym. Jeżeli jesteś w usługach i na przykład wiadomo, że jest raz dużo, raz mało, tak samo jak w restauracji. Raz jest dużo, raz mało klientów. Natomiast musisz sobie ustalić, ile jest minimum i jak mieć większą ekspozycję na większą ilość klientów, jak dotrzeć do większej grupy, która jest zainteresowana Twoimi produktami, jak zyskać więcej opinii pozytywnych, na przykład w usługach to jest mnóstwo, tak samo w restauracji. Dla nas na przykład jest coś takiego, że jak ja mam 5 gwiazdek nad Pyszne, co jest dla nas, no właśnie zrozumieć to, co powoduje, że klienci przychodzą. Czyli jak ja mam 5 gwiazdek na Pyszne, to różnica między 4,5 gwiazdki na Pyszne a 5 gwiazdek jest taka, że ja ląduję 10 pozycji wyżej w aplikacji. Czyli prawdopodobieństwo, że wybiorą mnie klienci jest 10 razy większe. Dlatego moim priorytetem jest nie puszczanie reklam na Pyszne, bo Pyszne się samo reklamuje, tylko zdobycie jak najlepszych opinii u klientów. Więc jeżeli ja wiem, że zależy mi na tym, żeby mieć 5 gwiazdek na Pyszne, to dokładam starań, czytam negatywne opinie i robię tak, żeby klienci byli zadowoleni, czyli 100% na tym się skupiam. I już mam plan działania, tak samo masz. Jeżeli masz w usługach, nie wiem co robisz, nie wiem jaką masz, myślę, że pewnie coś, jakieś paznokcie czy coś, załóżmy jesteś kosmetyczką. I wiadomo, że są różne sytuacje też, wiadomo, latem jest więcej, mniej, natomiast siadasz i zastanawiasz się, co ja mogę zrobić, żeby mieć większą ekspozycję na klientów. Możesz na przykład dołączyć do aplikacji, jeżeli jesteś kosmetyczką, Booksy, bo tam klienci znajdują swoich więcej, masz większą ekspozycję, bo też jak dołączasz do jakiejś platformy, no właśnie, no to polecam Ci na przykład Booksy, bo jeżeli dołączasz do jakiejkolwiek, dobra, już będę kończył, już to odchodzą, dokończę do jakiejkolwiek aplikacji, jakiejś apki, która ma, przykładowo, dlaczego Facebook kupił WhatsAppa, a nie zrobił sobie WhatsAppa sam? Nie dlatego, że nie mógł zrobić sobie dokładnie takiej samej aplikacji, tylko dlatego, że WhatsAppa używało miliony osób i on te osoby kupił te osoby, czyli już ma użytkowników. Tak samo jest dołączając na przykład na Wolt, my jesteśmy, czy na Pyszne, czy na przykład załóżmy dołączasz do aplikacji Booksy, do bukowania tam kosmetyczki, fryzjera i tak dalej, dlatego, że nie dlatego, żeby, bo ty, oni wezmą od ciebie prowizję, wezmą, ale oni za to ci dają dostęp do miliarda swoich klientów, których oni już za ciebie zdobyli. I teraz ty możesz pracować nad jakością swoich usług, żeby wyskakiwać wysoko im w aplikacji i oni cię widzą. Zawsze jest jakieś rozwiązanie, ale trzeba, dziewczyny, zacząć od podstaw, czyli siadasz sobie, stawiasz cel, liczysz najpierw w ogóle, od czego masz zacząć, ustalasz swoje podstawy, a potem siadasz, robisz burzę mózgu i myślisz, jak ja mam wykombinować tą kasę, skąd ja mam wziąć klientów. I proste, tak? Zawsze jest jakiś sposób, trzeba szukać rozwiązania, nie wymówek. Dobra, dziewczyny, lecę szybko z tymi pytaniami, bo już gadam prawie 2 godziny. Takiego live'u to jeszcze nie było, dziewczyny. Ale uwielbiam z Wami, dziewczyny, te live'y, dlatego że właśnie dają mi taką mega energię i tak dalej.
A z tymi opiniami jest różnie. Znajoma poszła, bo była mega opinia. Niestety gorzej włosów nikt jej nie zrobił, kiedy mi znajoma mówiła, że lekarz prosi o wystawienie opinii po znajomości. Wiecie co? Powiem Wam tak. Możesz być najsmaczniejszą truskawką na całym truskawkowym polu. Naprawdę. Najsłodszą, najbardziej zajebistą truskawką. Królową truskawek. Ale są, jak trafisz na osobę, która nie lubi truskawek, to nic Ci po tym. My też dostajemy negatywne opinie. I jest różnica między negatywną opinią a pozytywną, negatywną opinią konkretną, a negatywną opinią taką, że ktoś po prostu nie spasowałaś mu jako człowiek, albo po prostu miał zły humor, bo jest takim człowiekiem. Natomiast zawsze takie opinie będą. Natomiast skupiamy się na tym, co jest dla nas. Natomiast generalnie jest tak, że skupiamy się na większości. Wiem, że my mamy, na przykład, wiecie co, ja mam, że tak jak Wam już powiedziałam, 13 lat doświadczenia w obsłudze klienta i jakby będąc regionalnym, miałam coś takiego, że ja jakby musiałam załatwiać wszystkich problematycznych klientów. Wcześniej byłam kierownikiem sklepu, asystentem, więc załatwiałam zawsze problemy z klientami. I na początku, jak zaczynałam, to mi się tym przejmowałam, że ktoś, brałam to do siebie, że komuś spodnie się podarły i on się ze mną teraz kłóci, że chce o to oddać. A potem sobie po prostu pomyślałam, na miejscu tego klienta, no jest niezadowolony. Okej, zdarza się, pójdę mu na rękę, pójdzie zadowolony, bo zadowolony klient daje zadowolonych klientów. Ja nic nie stracę, bo to mnie nie dotyczy. Tak samo czasami jest negatywna opinia, nawet jak dałaś siebie 100% i tak będzie. I na przykład mój mąż bardzo się tym przejmuje, że ktoś coś tam napisał, nie halo, ale nie widzi, że na przykład mamy w ciągu tygodnia 15 piątek na Google i jedną trójkę albo jedną jedynkę. On się skupia na tych jedynkach i taka jest natura człowieka. Natomiast patrząc ogólnie rzecz biorąc, ja mam swój cel. Ja się nie mam celu, żeby dzisiaj dostać, nie wiem, żeby nie dostać złej opinii. Ja mam cel, żeby być mieć na przykład 5 gwiazdek na Pyszne. Więc, więc to jest dla mnie konkret. Skupiam się na tym i jeżeli... to jest, mówię Wam dziewczyny, no takie rzeczy to ja uwielbiam robić i mogłabym tu gadać do końca. Trzeba się skupiać na tym, co jest pozytywne i kontynuować to, co jest pozytywne, a redukować to, co jest negatywne i pogodzić się z tym, że nie jesteśmy, że czasami są ludzie, którzy nie lubią truskawek i czasami ta zła opinia będzie, ale to nie jest problem jedna zła opinia, albo też, że z opiniami jest różnie. Jest różnie, bo może tak być właśnie, że ty... Ja też poszłam raz z Ariankiem do dermatologa, też świetne opinie miał lekarz i mimo, iż zawsze korzystam ze znanego lekarza i się nigdy nie pomyliłam, ale raz się pomyliłam. Ale czy to znaczy, że wszyscy lekarze kupują sobie opinie, albo że wszyscy oszukują? No nie, też trzeba czytać opinie, bo wiecie, też opinie są, widać jakie są, niektóre są fałszywe, a niektóre są sensowne. I te negatywne też czasami dużo mówią pozytywnych rzeczy, nie? Bo jak się ludzie czepiają bzdetów, to znaczy, że nie mają się czego przyczepić. Dobra, to z opiniami, dobra, dalej. Poczekajcie, polecę od początku, bo to w ogóle tu jest... Okej, wiem, że dużo Was było nowych i tak dalej. Zacznę może od tych, które są zaznaczone jako pytanie. Jak zaplanować kwotę, która będziemy odkładać, jeśli wypłata jest różna i w różnych miesiącach? No to jest właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałam. Czyli sobie trzeba ustalić, ile to jest dla nas ważne. Jaki ustaliłabyś budżet spożywczy na miesiąc dla rodziny 2 plus 2, 2 i 1? Ja bym ustaliła taki budżet, że policzyłabym wszystkie Twoje wydatki na spożywkę i na jedzenie na mieście, bo na początku jak zaczynacie z budżetem minimum, to te dwie kategorie trzeba po prostu uwzględnić razem. I policzyłabym, ile wydajecie teraz i sobie zaplanowała 10% mniej. I tak uczę w kursie, jak robić oszczędnie zakupy spożywcze, dlatego że ja Ci nie powiem, jaki będzie Twój budżet, dlatego że ja nie wiem, ile je Twoje dziecko, ile Ty jesz, co Ty lubisz, czego nie lubisz, czy masz jakieś diety i tak dalej i czy umiesz robić dobrze zakupy, czyli dopiero się uczysz na początku. 10% mniej niż teraz robisz, to jest zawsze osiągalne, realne i ambitne, więc ja bym w ten sposób zrobiła. A jak w ogóle nie jesz na mieście, to Ci gratuluję, bo masz dużo pieniędzy. Dobra, tutaj już szkoda właśnie, naciskajcie, jak ktoś tam gadacie, to ja sobie wtedy to kliknę, a tak to... No, ale już kończymy, spokojnie ci, co już są po prostu zmęczeni, ale dziękuję Wam, że w ogóle tyle Was do końca wytrwało. Tutaj jest bardzo dużo nowych osób, mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Uwielbiam, widziałam maila odnośnie września i nowego roku, przysięgam, że 2 dni wcześniej to samo myślałam i zapisałam w notesie, że czas spiąć tyłek.
Odnośnie celów polecam książkę Projekt Szczęście. Zapiszę sobie. Pięknie rozpisywałam budżet, już pojawiły się duże dobre zmiany do czasu porodu. Jak pojawi się mały człowiek, to poleciało, cieszę się, że na ten wrzesień trzeba ogarnąć od nowa. Bo nie jest, to nie jest problem, że czasem polegnie, bo tak jak mówię, życie się wydarza codziennie. Warto pracować sobie nad takimi sytuacjami, takimi rzeczami, które są, będą wchodziły nam w nawyk i będą po prostu już takie naturalne. I to nie jest problem, że na przykład nie zrobisz, bo powiem Wam szczerze, że na początku jak robiłam budżet, to ja zbierałam każdutki paragon, liczyłam wszystko, wpisywałam codziennie, bo byłam mega zmotywowana i to było dla mnie ważne. Natomiast teraz ja Wam mówię, robię to 2 razy w miesiącu tak naprawdę, dlatego że ja po prostu nie wydaję więcej pieniędzy, bo mi wydawanie pieniędzy tyle, ile mam, weszło już w nawyk. I przed każdą decyzją większą zakupową po prostu sprawdzam, czy mnie na to stać. Natomiast to wejdzie w nawyk, ale to nie jest tak, że ja nie musiałam wracać 100 razy do tego. Jak tu się podnieść po tylu porażkach? Ciężko zaczynać od nowa. Z jednej strony ekscytacja, z drugiej strach. Ale co masz innego do wyboru? Bo jeżeli jest tak, że można się, że tak powiem, położyć i płakać, albo jednak wstać. Generalnie ciężko jest czasami znaleźć motywację, dlatego Wam przygotowałam ten manual, żeby sobie znalazła tutaj te pozytywy. To one pomagają. I warto też postawić cele właśnie, które są realne, bo też tutaj piszę, że stawianie sobie celów, które nie są dla nas, które nas nie motywują, które są dla kogoś innego, a nie dla nas, i oczekiwaniami, spełnianiem, stawianiem sobie celów, które są spełnianiem oczekiwań innych ludzi wobec nas, to tylko powoduje to, że my po prostu się demotywujemy i wydaje nam się, że jesteśmy nic nie warte, bo nie osiągnęłyśmy tego celu, a tak naprawdę to jest nieważne. Więc takie zatrzymanie się, siąść sobie i zrobić ten plan, i zastanowić się, postawić sobie cele, które nas motywują, nawet malutkie, żeby podnieść swoją, zwłaszcza jak jesteś w takiej sytuacji, kiedy widzę, że już jesteś zdołowana. Malutkie cele, to nie ma znaczenia dla naszego mózgu. Nasze malutkie cele, sukcesy sprawiają, że jesteśmy po prostu zadowoleni i czujemy się lepiej, nie? Nie macie pojęcia, jak mi poprawił humor to, że te 20% mniej używałam telefonu i że po prostu miałam czas na drzemkę. To prawda, do wszystkiego trzeba dorosnąć. Chciałabym powiedzieć o sobie. Chciałabym powiedzieć sobie 20-letniej, co teraz wiem i umiem teraz. No ale teraz dużo się nauczyłaś, długo tak robiłam. Aha, o to jest o tym odkładaniu, tak? Tak, co miesiąc to samo. Jak coś zostanie, to odłożę, ale od niedawna robię tak, że po otrzymaniu wypłaty przelewam na swoje konto oszczędnościowe. I to jest bardzo dobra decyzja. Metodą słoikułową co roku wyjeżdżam na mega wakacje. Super, no i widzicie, to są takie małe rzeczy, nie? Robię też przelewek końcówek konta, to znaczy jeśli mam końcówkę 9,28, to przelewam na oszczędnościowym po to, aby w głównym zawsze była równa kwota. Nie narzekam na to, zawsze coś się uzbiera złotówek. Super też pomysł. Już od kilku lat mam ustalone zlecenie stałe na konto oszczędnościowe zaraz po wypłacie, po tym jak gdzieś przeczytałam, że wystarczy 10% pensji i tego się nie odczuwa potem. Bo właśnie też zyskiem tego, że się przelewa, płaci sobie najpierw, to jest to, że wiecie, no tak jak musisz zapłacić czynsz i nikt na to nie jojczy, że musi zapłacić czynsz, ale że sobie w oszczędności to już za ciężko. Po prostu nauczyliśmy się żyć z tym i tak samo jest też, że tak ja będę kiedyś więcej zarabiał, to będę odkładał. Nie, odkłada się nie dlatego, ile się zarabia, tylko jak ile się wydaje. I jeżeli będziesz zarabiała więcej i nie masz dobrych nawyków do wydawania, to też będziesz wydawała wszystko. Natomiast jak sobie po prostu ustalisz, że tyle masz, no tak jak ja teraz robię i powiem Wam, że ja naprawdę, jakbyście mnie znał, kto mnie znał wcześniej, wie, że ja po prostu nie byłam oszczędną osobą. Miałam nawyki, że takie oszczędnościowe, dlatego że moja mama jest bardzo oszczędną osobą i jest naprawdę dla mnie takim, często o niej też mówię, takim wzorcem do naśladowania, bo naprawdę osiągnęłam wielkie rzeczy, bo nas wychowała dwie sama, z pensji pielęgniarki, poszłyśmy na studia i tak dalej. I ja się nie czułam, wiecie, nie czułam się nigdy bogata, ale nie czułam się też nigdy jakoś biedna. Więc jakby potem sobie to właśnie tak rekompensowałam, to, że zarabiam i chcę sobie pożyć, ale to nie było warte. Naprawdę, jak teraz patrzę z perspektywy, to nic, nie mam żadnych fajnych ekstra wspomnień, nie wiem, z kolejnych zakupów w Douglasie. Moja skóra, wiecie, teraz jak zastanawiam na tym, że tam kładę, nie tylko kładę, żeby było drogie, wygląda dużo lepiej niż wcześniej, więc tak naprawdę dobra. Ja co tydzień z funduszu na jedzenie odkładam zawsze 10-15 euro, nie odczuwam tego za bardzo w ciągu tygodnia, na koniec miesiąca mam już 40-60 euro, super. I ten pomysł wpadłam dzięki Tobie.
Jestem tutaj od niedawna, może jakiś poradnik, jak zaplanować budżetem na osobę albo jak to zrobić. Jak ogarnąć swoje finanse? Jest dostępny w sklepie, udostępnię Wam linka na story i na sklepie mojej na wierzchu.pl i jest w promocji. Kocham Twoje live'y, one są takie życiowe. Potrzebuję takiego motywatora codziennie. Często mi się odechciewa, bo zapominam, do czego dążę. No właśnie, to sobie wtedy można włączyć mój live i oglądać. Jak już mam opracować plan działania, to tak się pojawią kryzysy, to mówię sobie tylko do wieczora. Wytrzymaj, na przykład nie jedząc słodyczy, nie kupując jakiejś zachcianki. To pomaga do wieczora. To jest bardzo dobra. No ja mam tak, jak na przykład jak niosę Arianka, bo już nie chcę mu się jeść, mówię, Jezu, tylko do tego drzewa. To jest właśnie tak, to jest bardzo świetny pomysł. Zapisz proszę live, zapisuję, zapisuję. Mówiłaś też o budżecie minimalnym, w którym e-book rzeczy na OLX-ie i nie wiem, zaplanować posiłki. To już jest coś, o czym się zajmujesz i coś, co przyniesie Ci efekty. Kupowała nawet gazet. Ktoś się puknie w głowę, ale co miesiąc to może być już niezła sumka. Tak samo z innymi rzeczami. Ciuchy na przykład na do kąpieli zamiast przelać na konto oszczędnościowe. No właśnie. To jest a propos aplikacji. Jak się masz, a kule do kąpieli można zrobić mieszając, wiecie co, sodę oczyszczoną z kwaskiem, wyjdą dużo tańsze, a to jest Arianka ulubiona zabawa, że ja sobie jeszcze dodaję barwniki i on sobie polewa, wiecie, wodą. Jak się ma oszczędzanie, to o inflacji żeśmy sobie odpowiedzieli. Ja część mam w akcjach i to jest spora powyżej inflacji, ale wiadomo, że jest to ryzyko większe. No mówię, ja nie jestem specjalistą tutaj od żadnych inwestycji, więc nie będę się na ten temat wypowiadać. Najważniejsze jest, żeby nauczyć się odkładać i mieć poczucie bezpieczeństwa. Dokładnie tak. To nie jest taka prosta sprawa, aha, to z tymi bankami. Dzięki Beacie zaoszczędziłam dużo pieniędzy. Jeden miesiąc posypał się mikrofalówka i było skąd wziąć. Miesiąc później szlak trafił zmywarkę, znów było skąd wziąć, dzięki Beatka. No Gosia tutaj jest też takim przykładem, który zawsze często Wam przypominam. Osoby, która też właśnie obejrzała ten live o stawianiu celów pod koniec roku i napisała do mnie właśnie ze swoim celem, który już dawno udało jej się zrealizować. Siedzę tu i już mam plan, co zrobię po live'ie. Plan na wrzesień już jest, plan na nowy arkusz rozliczeń już się jaram tym, co zrobię. I o to właśnie chodzi. Które powinny być już znakiem, że teraz czas, nawet jak tak jest i mimo wszystko, że tak jest ciężko, to sobie dajecie radę, to żeby już to sobie zacząć oszczędzać. Też miałam jedną dziewczynę, która właśnie zaczęła, nie wypłacał jej ZUS wcale i zaczęła po prostu żyć z jednej wypłaty i się im udało, więc potem jak wypłacił, no to pieniądze można było od razu wydać, ale skoro wydawaliśmy radę, to już jest ten cel, jest troszkę bardziej. Bardzo dobrze. Zapiszę live'a. Jestem wdzięczna, że Cię znalazłam. Dziękuję za tą wiedzę o dostarczaniu. Mam cel własny dom. Niestety wydawanie pieniędzy przynosi frajdy tylko na chwilę. Dokładnie. Wizualizuj sobie ten dom. Nie u nas to ja i we mnie tkwi problem. Aha, i doświadczenie. W jakiej cenie można to u Pani kupić? Kosztuje teraz 49 zł. Po jednym z Twoich live'ów odpaliłam konto i okazało się, że na duże, nie, w ogóle nawet tego nie zauważyłam przez rok, a po drugie, że w ogóle tyle pieniędzy, nie? No. Sobie. Tylko trzeba po prostu podjąć to wyzwanie. Kupiłam swój, aha, to już było. No i tutaj o tych usługach, z tymi opiniami jest różnie. To prawda, ja też na większości się skupiam, jesteś zajebista. Takim pozytywnym akcentem myślę, że warto
zakończyć ten live. Rozumiem, że budżet na przemysłowe i ubraniowe jest inny, tak. Ja mam teraz tak, że budżet, że tak powiem, mam budżet dom, dlatego że ja wcześniej też miałam troszkę inaczej i w mini kursie też macie więcej tych rubryk, natomiast możesz sobie tam też edytować, jakie chcesz, przepraszam, tu, edytować, jakie chcesz, dowolne swoje później rubryki i kategorie, które są dla Ciebie ważne. Natomiast jakby ja niewiele wydaję pieniędzy, wiecie, na płynę. Dobra, super live, dziękuję Wam, wiele cennych informacji. Ja usiadłam i podliczyłam to, tak jak mówisz, totalna załamka, ale małymi krokami według Twoich wskazówek miesiąc po miesiącu widzę pierwsze efekty. Jak to jest możliwe, że ceny idą w górę, a Twój budżet się nie zmienił? Dlatego, że ja jestem coraz lepsza. To jest właśnie to, że im dłużej jesteś, im dłużej coś robisz, tym jesteś lepsza, więc jakby tak samo jak są ludzie, którzy, wiecie, ćwiczą, są biegaczami, no to tutaj, aha, bo to może jeszcze nie wiecie, nie musisz mieć paragonów. Jakby startujesz, tak jest pomyślane. Nie musisz nic wiedzieć, ile na co wydałaś. Nie musisz, nic nie musisz robić. Po prostu odpalasz ten kurs, czytasz instrukcję i już wiesz za 2 godzinki max, ile na czym stoisz. Dlatego, że nie trzeba zbierać paragonów. Ja na przykład teraz nie zbieram też paragonów wcale, choć zbierałam, jak uczyłam się oszczędzania i do tego Was będę zachęcać, bo to uczy dyscypliny, bo Ci też uświadamia to, że wydajesz pieniądz, nie? Że teraz jest jakaś czynność, która kosztuje Cię i dostajesz za to ten paragon, on jest potwierdzeniem tego, że wydałaś dużo pieniędzy. I na przykład dlatego, że wszystko płacę kartą i też tak w minikursie jest, że generalnie liczymy ze stanu konta. No. Dlatego warto mieć na to jakiś budżet. To, że nie wiem, coś Ci wypadnie, że ktoś ma urodziny, to nie są rzeczy. Wpadki oszczędnych zakupach od końca czerwca, moje tygodniowe zakupy z kwoty 90-120 zł wyszły na 60-80. Polecam, zaznaczam, że jem to samo. Kurs będzie dostępny dopiero pod koniec września, więc na razie jeszcze tam dziewczyny jeszcze kończą swoje. Kiedyś miałam system kopertowy, to znaczy w każdej miałam kwotę na dany dzień, a jednak mi zostało, to miałam, a miałam tam w kopercie 0. No nie wiem, kwotę na dany dzień, a jak mi zostało, to miałam w kopercie 0. No właśnie. Wtedy miesiąc budżet się rozjeżdża. A ja robię listę, co najczęściej jemy, ile mi tego potrzeba. Robię tygodniowe zakupy, bo najgorzej wychodzić do sklepu. Zgadzam się, uwielbiam Cię słuchać. Dobra.
coś dla mnie, bo jak ja zakupuję choliczka, skończę pracę i zostawiam moje ciuchy, które czekają miesiącami już na sprzedaż, a pieniążków rozprzedaży odłożę na konto dla nowego lokatora. Super. To, co pokazujesz, to można kupić, czy to jest w wersji online? To można kupić, jest to w sklepie i to jest, to możesz sobie wydrukować. To jest jakby dostajesz PDF, który jest przystosowany do druku i sobie trzeba po prostu wydrukować. Nawet jak nie masz drukarki, to nie jest jakoś tutaj dużo stron, żeby sobie to wydrukować, ale też nie ma takiej konieczności. Jeżeli na przykład ktoś nie chce tego wydrukować, to też nie musi. Jest Człowiek, no już na dziewczynę kupiłam kurs i zaczynam działać, kawał wiedzy i motywacji. Jest on, że tak powiem, mówię, zrobiony na potrzeby użytkowników i mam nadzieję, że Wam pomoże, tak jak 99% osób, które go kupiły. I trzymam kciuki za wasze osiągnięcia i za te małe kroki. Naprawdę, im mniejsze zadania sobie dacie do zrobienia, tym lepiej. I generalnie, może będzie jeszcze mam jakieś pytanie. Aha. Właśnie z nagłymi wydatkami. Aha, no to też już to mówiłam. Nagłe wydatki trzeba po prostu sobie. Ja mam zawsze w budżecie dodatkową rubrykę nagłe wydatki, nieplanowane wydatki. Jak braknie, to po to są oszczędności, dziewczyny. Po to właśnie są oszczędności, że jeżeli wydarzy się coś gigantycznego i po prostu na przykład jest nagły wypadek, że złamałaś nogę i nie idziesz do pracy i masz 80% wypłaty, bo jesteś na L4, to jest nagły wypadek i po to są właśnie oszczędności. Bo oszczędności nie są po to, żeby, wiecie, na nie tylko patrzeć, tylko po to, żeby nas ratować dupę w takich sytuacjach. Okej. Okay. Przy dyspozycji. Bardzo Wam dziękuję. Takiego live'a długiego to jeszcze nie zrobiłam nigdy, ale uwielbiam się z Wami spotykać. Trzymajcie się, dziewczyny, i do zobaczenia. Coś mi się tutaj jeszcze na chwilę było, żeby zakończyć.